Wysoka Rado, otwieram 17. sesję Rady Miasta w Bartoszycach. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na stan 21 radnych. Na sesji obecnych jest 17 radnych. Nieobecni radni usprawiedliwili swoją nieobecność. Witam serdecznie panie i panów radnych przybyłych na dzisiejszą sesję. Pragnę w szczególności przywitać gości, którzy są obecni dzisiaj na sesji, a więc witam serdecznie pana Mirona Sycza, wicemarszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Witam pana Waldemara Królikowskiego, dyrektora zarządu dróg wojewódzkich w Olsztynie. Witam również zastępcę dyrektora do spraw inwestycji zarządu dróg wojewódzkich w Olsztynie, pana Władysława Łukaszka. Witam serdecznie pana burmistrza miasta, pana Piotra Piotrykowskiego, zastępcę burmistrza, pana Krzysztofa Hećmana. Witam pana sekretarza, pana Roberta Pająka oraz wszystkich obecnych na sali. Wysoka Rado, porządek obrad i proponowane projekty uchwał otrzymaliście państwo, ale proponowałbym, żebyśmy oddali głos teraz naszym gościom. Pan dyrektor ma, rozumiem, przygotowaną prezentację i później oddamy głos ewentualnie dla pana marszałka. Czy pan marszałek chciałby pierwszy rozpocząć, oddać głos? Także bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, panie burmistrzu, szanowni państwo. Bardzo dziękujemy za to zaproszenie na tę sesję, o którą też nie ukrywam, zabiegaliśmy i to dobrze, że tak szybko pan przewodniczący był w stanie zwołać tę sesję, bo problem też jest niezwykle ważny, a być może dla miasta Bartoszyce wręcz nawet strategiczny. Oczywiście dotyczy to budowy mostu, przeprawy mostowej, ale też nie tylko. Chciałem troszeczkę o historii powiedzieć, bo to jest rzecz taka niezwykle ważna. Mówię o tym z tego względu, że do mnie osobiście docierają głosy. To jest inwestycja wojewódzka. Niech sobie województwo płaci, niech robi. My mamy, nie chcę mówić w nosie, ale gdzieś tam daleko, to jest nie nasz problem. Otóż chcę wyraźnie państwu powiedzieć, to jest nasz problem i przypomnę, że kiedy jeszcze byłem posłem Rzeczypospolitej Polskiej, powstał problem już blokady na rzece Łynie, powstał problem pewnych nowych inwestycji po drugiej stronie rzeki, łącznie z tym, co wiemy, i straż pożarna, i szpital, i jeszcze problem budowy komendy powiatowej straży, policji. To powodowało, że bez drugiej przeprawy mostowej po prostu miasto Bartoszyce nie mogłoby funkcjonować. Z ówczesnym burmistrzem długo rozmawialiśmy nad tym, w jaki sposób znaleźć sposób, aby ten drugi most był wybudowany i było to niezwykle trudne. Wówczas i tutaj chcę podziękować, bardzo zaangażował się ówczesny starosta, pan Wojtek Prokocki. Wojtku, dziękuję ci też za to, ale wówczas poszukaliśmy inwestora, który wpadł na pomysł, żeby wybudować przy okazji tutaj zaporę wodną z elektrownią wodną i przy okazji, żeby można było wybudować ten most. Ten inwestor, już nazwiska nie będę wymieniał, porobił wiele dokumentacji na ten temat i środowiskowych i innych, z których też skorzystaliśmy absolutnie teraz, ale potem powstały problemy natury i finansowej, i też niestety uzgodnień pewnych środowiskowych. I to był moment, gdzie z burmistrzem rozmawialiśmy, w jaki sposób możemy zrealizować tę inwestycję. Miasto wtedy jasno powiedziało, że nigdy nie będzie stać Bartoszyce na tak poważną inwestycję bez środków zewnętrznych. Z tego też względu poprosiłem ówczesnego marszałka pana Jacka Protasa. Rozmowa odbywała się w obecności pana dyrektora Królikowskiego, który tak naprawdę ten teren zna doskonale, nawet bardzo dobrze, i zgodził się z tym, że ta przeprawa jest absolutnie wręcz niezbędna. To wówczas uzgodniliśmy, że województwo spróbuje przejąć tę inwestycję na siebie.
przygotuję całą dokumentację, skorzystamy z dobrych naszych relacji w programie Polska-Rosja i może uda nam się to wówczas tę inwestycję przygotować. To wówczas uzgodniliśmy też, że wkład własny, gdzie na tamte czasy nie był wysoki, że będzie z miasta, ale władze miasta też postawiły jasny warunek, jeśli nasz wkład własny, to też chcemy, aby w tej inwestycji też włączyć modernizację ulicy Poniatowskiego, dobrze pamiętam, tak? Poniatowskiego i też absolutnie budowa tej drugiej ulicy za mostem w stronę szpitala. Oczywiście zgodziliśmy się na taki warunek, mając też świadomość, że koszty wówczas naprawdę nie były duże. Państwo doskonale wiecie, że od tamtego czasu Zarząd Dróg Wojewódzkich przygotowywał doskonałą dokumentację, bo to niełatwo, bo to było w konkursie normalnie. My nie musieliśmy tego wygrać w programie Polska-Rosja. I kiedy ten program zaczął nabierać prawdziwych rumieńców, to wówczas powstał bardzo poważny problem, czy w ogóle będzie. I Państwo doskonale pamiętacie, jak pisaliśmy różne stanowiska, przyjmowaliśmy nasze rady, nie tylko zresztą Bartoszyce i też Sejmik Województwa, błagaliśmy, prosiliśmy, aby ten program był realizowany. Zagrożenie było bardzo poważne i tak w rzeczywistości w ostatnich dniach rząd zgodził się, aby wdrażać ten program i nie ukrywam, osobiście w tej sprawie jeździłem i do Brukseli i tak naprawdę najbardziej w tej sprawie pomógł mi na moją osobistą prośbę przyjaciel nawet samorządów, nasz ten ówczesny minister Jerzy Kwieciński, aż żałuję, że teraz nie znalazł się w tej sferze w składzie rządu, bo to naprawdę kompetentny człowiek i przyjazny samorządom, aczkolwiek przed wyborami samorządowymi miał jakieś dziwne swoje potknięcia, czego nie mogliśmy zrozumieć, ale potem nam wyjaśnił dlaczego. To on sprawił, że ten program został wdrażany, gdzie mogliśmy tak naprawdę przystępować do różnych realizacji. Państwo doskonale wiecie, że 30 milionów wówczas było przeznaczone na inwestycje duże, mówimy o euro i to w konkursie odpadło wiele. To dzięki kontaktom i dobrym relacjom Zarządu Dróg Wojewódzkich, szczególnie pana Waldemara Kulikowskiego i Władysława Łukaszuka, udało się tak przeprowadzić tę całą procedurę, abyśmy w konkursie wygrali. A było naprawdę wielka konkurencja i wodociągi, i kanalizacje, i Malbork, i Elbląg, i Gdańsk, i też inne związane z Greenwellą. Niestety ilość alokacji była ograniczona. My to uczyniliśmy. Tak się złożyło, że już po pierwszych przetargach te ceny poszły w górę niesamowicie mocno i drodzy Państwo, powstał problem, że te ceny przy przetargach po prostu rosły. Rosły niesamowicie. Ja pamiętam, że chyba na tym pierwszym etapie dołożenie środków własnych było na poziomie chyba 4, może 6. To tak rosło gwałtownie, Szanowni Państwo, że zastanawialiśmy się, czy w ogóle jesteśmy w stanie tę inwestycję uczynić, realizować. Wówczas poprosiliśmy o spotkanie z panem burmistrzem, poprosiliśmy o spotkanie z panem starostą, jak możemy podejść do problemu. Tym bardziej, Szanowni Państwo, że bardzo nam zależało na tym, żeby zmodernizować drogę 512 Bartoszyce Górowo Pieniężno i nie ukrywam, to nam bardzo pasowało, żeby w tym ciągu znaleźć tę przeprawę mostową. Na tę drogę 512 Bartoszyce Górowo Pieniężno, drodzy Państwo, planowaliśmy 112 chyba milionów złotych. Generalnie przetargu poszło za 250 nawet z kawałkiem milionów. Taka różnica. Niestety my tę część musieliśmy, żeby realizować tę drogę, dołożyć z własnych środków. Podobnie jak jest tutaj sytuacja. To nie tylko ta droga, ale też droga
Pieniężno-Braniewo, to też droga Braniewo-Frombork, to też droga Frombork-Podgrodzie, bo tam dalej jest przeprowadzona. To są największe inwestycje i tak w rzeczywistości prawie jedyne w tej perspektywie 2014-2020 z wsparciem unijnych środków. Natomiast, tak jak mówię, te ceny windowały potwornie dużo. Tutaj powstał też problem, że po zapowiedziach szczególnie podwyższenia płacy minimalnej, nagle potencjalni wykonawcy po prostu podwyższyli swoje stawki i to w sposób zasadniczy. Chcę Państwu powiedzieć, że w tej chwili mamy tak dużo w województwie wniosków samorządów o rozwiązywanie umów inwestycyjnych dotyczących środków unijnych, ponieważ przy wykonawstwie czy też przy przetargach te ceny tak rosły potwornie, że samorządy po prostu nie są w stanie już w tej chwili realizować swoich inwestycji. Był taki moment, że mieliśmy ponad 70% kontraktacji i za jakiś miesiąc czasu, a u nas 1% kontraktacji unijnych środków to jest około 80 milionów, to po jakimś miesiącu spadło do 60, wręcz 8, z tego względu, że tak wiele umów było rozwiązywanych. I tutaj po przetargu, który też trwał, było wiele zapytań, było, jak Państwo pamiętacie, wiele odpowiedzi, wiele problemów. Ta cena okazała się taka, jaka się okazała i to jest problem niezwykle, niezwykle ważny, bo w sumie trzeba znaleźć, generalnie rzecz biorąc, ile dokładnie, Panie Dyrektorze, 27 milionów trzeba znaleźć, mówimy o wkładzie własnym. Rozważaliśmy w tej sytuacji, czy nie zrezygnować z części modernizacji ulicy Poniatowskiego, ponieważ tak okazuje się, że modernizacja tej ulicy i budowa nowej ulicy za mostem jest znacznie droższa niż sam most i to powoduje pewne koszty. Natomiast przy takim rozwiązaniu, Szanowni Państwo, po pierwsze nie spełnilibyśmy pewnych wymogów, które nam zaproponował burmistrz i obecny, i poprzedni, że warunek taki, że modernizujemy tę ulicę, aby była jedna z najpiękniejszych i w Bartoszycach, i w województwie. A po drugie, rezygnując z tej części, automatycznie tyle procent, ile byśmy odcięli z finansowania całej inwestycji, o tyle procent zmniejszyłyby się kwoty dotowane przez program Polski Rosji, bo takie są zasady, co by powodowało, że ta cała inwestycja tylko mostu wcale nie musiałaby się okazać jakaś tańsza, wręcz nawet może jeszcze droższa. Doskonale, Szanowni Państwo, w tej sytuacji rozumiemy Waszą pozycję, ponieważ wszystkie samorządy mają problem, tym bardziej, że Państwo doskonale wiecie, jak jest z oświatą. Ja spodziewam się, ile milionów musicie dokładać i w ogóle ile musicie wykładać, chociaż niby jest to zadanie Państwa. Nawet województwo nasze, które ma niewiele placówek oświatowych, łącznie z biblioteką i z ODN-em, musi wyłożyć w 2020 roku dodatkowe 10 milionów. Gdzie praktycznie nie jest to takie do końca nasze zadanie, ale taka jest sytuacja. To też obciąża budżety samorządów, to też obciąża Wasz budżet. Teraz stoimy w sytuacji takiej, jak to uczynić, jak to podzielić na etapy. Po rozmowach ostatnio z panem burmistrzem, pan burmistrz prowadził rozmowy też ze starostą, my też wstępnie, ale musimy tę rozmowę dokończyć, bo bez wspólnego wsparcia no po prostu tej inwestycji nie da się zrobić. Istnieje bardzo duże zagrożenie, że po prostu tej inwestycji w ogóle może nie być, a uważam, że dla miasta Bartoszyce wręcz jest to strategiczna, pewnie najważniejsza inwestycja i bez której to miasto po prostu nie ma szansy rozwoju i zablokuje się w sposób zasadniczy. Szanowni Państwo, zatem rozmawialiśmy z burmistrzem, w jaki sposób podejść do tej inżynierii finansowej. Z panem Waldemarem Królikowskim odbyliśmy wspólnie bardzo poważną rozmowę z naszą skarbniczką, która też przedstawiła oczywiście swoje problemy, bo jak Państwo wiecie, tak wiele milionów musimy dopłacać do inwestycji dróg wojewódzkich. Nawet się zastanawiamy, jak będzie, nie daj Bóg, zbyt ostra zima, czy jesteśmy w stanie wtedy odśnieżać, udrażniać te drogi i czy w ogóle będziemy w stanie po tej zimie łatać, w stanie bylibyśmy, tylko
za co, a sami Państwo wiecie, jaki stan tych dróg po prostu jest. I wobec tego powstała taka koncepcja, żebyśmy przybyli na tę sesję, żebyśmy pokazali pewne rzeczy, żebyśmy też Państwu wyjaśnili, ale też żeby była wiedza kompletna, że tu nikt nikogo nie chce wyrolować. My wiemy, że to niby teraz jest inwestycja wojewódzka, ale bezwzględnie przy Waszym bardzo dużym udziale, przy czym, tak jak powiedziałem, dokumentacja, przeprowadzenie przetargów, przeprowadzenie całej inicjatywy unijnej spoczywało na zadaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich. Powiem tak, rozumiejąc Waszą bardzo trudną sytuację, naszą też, wynegocjowaliśmy też na prośbę części Waszych radnych, między innymi pani Elżbiety Zabłockiej, abyśmy jakąś część może pieniędzy doinwestowali jeszcze do tej inwestycji. I może nam się uda przy najbliższym czasie około nawet 2 milionów coś tam dołożyć, co też by było jakąś tam znaczącą poprawą sytuacji finansowej dla Was. Ale też z burmistrzem negocjowaliśmy w ten sposób, że Wy nie jesteście w stanie w tej chwili fizycznie tej kasy wyłożyć. A my moglibyśmy spróbować w jakiś sposób, co często się zdarza w samorządach, po prostu założyć pewne koszty, abyście Państwo mogli spłacać w jakimś okresie, który dzisiaj po prostu ustalimy, czy też jak przy udziale absolutnie starostwa powiatowego, czy też powiatu bartoszyckiego, bo uważam, że te inwestycje trzeba spiąć absolutnie też i z powiatem bartoszyckim, ale też może z gminą Bartoszyce, bo sytuacja jest jaka jest. I ja osobiście chciałbym, żebyście Państwo mieli tę świadomość, ale też i świadomość zagrożenia. Pan burmistrz stwierdził, że to jest najlepsze rozwiązanie na dzień dzisiejszy, bo wszystko nie jest zakończone. To się może tak skończyć, że po prostu ten przetarg nie będzie zakończony i tej inwestycji po prostu nie będzie, na co sobie nie możemy pozwolić. Określimy z Państwem, jaki byłby rok spłaty tego naszej pożyczki, tak nazwijmy, gdzie niestety już musimy pewne pieniądze wykładać już na początek, aby po prostu w jakiś sposób tę inwestycję zrealizować. Ja chcę powiedzieć, że wiele osób było przyjaznych tej inwestycji, zarówno poprzedni burmistrz, zarówno obecny burmistrz, zarówno radni, też i pan Wojtek Prokowski, kiedy był starostą, bardzo się w to zaangażował. Ja wam wszystkim chcę za to podziękować. Ta inwestycja to też jest pewnego rodzaju i moje dziecko, aczkolwiek mamy świadomość, że sukces ma wiele ojców i ja bym chciał życzyć wszystkim Państwu, abyśmy ten sukces wszyscy mieli, żeby było tych ojców jak najwięcej, bo po prostu bez przeprawy mostowej nie jest możliwe rozwój i funkcjonowanie miasta Bartoszyc i powiatu bartoszyckiego. I o to Państwa chcę prosić, o tę dyskusję. Niech będzie wiele pytań, żebyśmy sobie jasno też powiedzieli o pewnych rzeczach. I też, Szanowni Państwo, bardzo Was proszę o to, aby w przypadku realizacji tej inwestycji przeprawa mostowo nie było polityki. Bardzo Was o to proszę, żeby nie było koalicji, opozycji, bo to jest zbyt ważne dla nas wszystkich i wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za tę absolutnie realizację. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi i jego zastępcy, że zechcieli znaleźć czas, żeby przyjechać dzisiaj na tę inwestycję i nie wiem, czy jeszcze nie będzie przerwana inwestycja tej drogi z Bartoszyc do Pieniężna przez Górowę, bo okazuje się, że dodatkowych robót jest tak dużo, grunt jest tak beznadziejny, że to po prostu powoduje, że firma nie bardzo wie, jak może sobie z tym poradzić. To tyle z mojej strony. Jestem do Państwa absolutnie dyspozycji, pamiętając, że ja też pochodzę z tego powiatu i w Bartoszycach jestem bardzo często i bardzo mi zależy, żeby ta inwestycja powstała przy moim województwa i absolutnie Państwa udziale. Gdyby były jakieś pytania, rozumiem, że teraz panowie dyrektorzy przedstawiliby pewne informacje dotyczące wizualizacji, nawet może prezentacji, abyśmy mieli pełną wiedzę. Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję za pozwolenie mi powiedzenia się. Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Zapraszam panowie dyrektorzy do prezentacji. Ponieważ będę musiał przedstawiać, to przeczytać, ale to też nie tak.
O, jest mikrofon. To, to jest, tobie sobie siądę i nawet nie będę mógł, bo tutaj muszę operować nawet tym... Dobrze, zrozumiałem, panie marszałku. Tak, tak mi będzie wygodniej, dokładnie. Proszę państwa, to jest prezentacja, która objeździła z nami już wiele spotkań i sesji międzynarodowych, bo prezentowaliśmy ją i w Polsce, i za granicą. Cały czas podpieramy się tutaj problemem komunikacyjnym miasta Bartoszyca, szczególnie potrzebą drugiej przeprawy mostowej przez rzekę Łynę. Ten projekt jest, był zgłoszony do konkursu i jako jeden z tych infrastrukturalnych, jedyny został bardzo wysoko oceniony i przyjęty do realizacji. Jako ciekawostkę podam, że chcieliśmy ponownie coś zgłosić, bo powiedziano nam, że te środki, które już żeśmy wzięli, to są wystarczające, czyli na tamten czas i że nic więcej nie możemy już o nic więcej aplikować. Projekt ten realizujemy wspólnie z naszym partnerem Sprawdzony, albowiem w poprzedniej perspektywie rozdaliśmy rozbudowę drogi 591 Mrągowo-Kętrzyn. Naszym partnerem jest miasto Gusje. Partner sprawdzony, rzetelny i też bardzo, bardzo racjonalny w wydatkowaniu środków. Takie zostało zgłoszone i jest wszędzie prezentowane na każdych spotkaniach i sesjach, że to zadanie realizuje województwo warmińsko-mazurskie przy udziale finansowym gminy miejskiej Bartoszyce i powiatu bartoszyckiego. Jak to historycznie wyglądał? Pierwszy etap tego naszego projektu to wykonanie dokumentacji technicznej w latach 2015-2017. Oczywiście ono było poprzedzone konsultacjami, spotkaniami, o której tutaj już pan marszałek Sycz mówił. Następnie została przygotowana aplikacja i przeszła pierwszą tak zwaną preselekcję tych wniosków wspólny sekretariat techniczny, który się na ten okres finansowania swoją delegaturę ma w Olsztynie, co nam umożliwiło kontakty i możliwość zgłaszania naszych projektów. Przeszedł już też w 15 przed rozpoczęciem projektowania. Procedura aplikacyjna od złożenia wniosku aż do zawarcia umowy, która nastąpiła w tym roku, a została podpisana tu uroczyście w Bartoszycach, trwał od 2016 do 2019, 3 lata. Realizacja robót, no już termin realizacji tego projektu i robót rozpoczął się z dniem podpisania umowy. Dokończy się w czerwcu 2022 roku, tak jak był po 3 latach od podpisania umowy grantowej. Tutaj akurat trochę takiej treści, którą się posiłkowaliśmy i zawsze posiłkujemy, że to według naszej oceny jest dla Bartoszyc niemal historyczne, albowiem stworzy warunki rozwojowe dla miasta. I ze względu na to, jaki w tej chwili istnieje ten układ komunikacyjny, przepraszam, wyłączałem go, ale jednak całkowicie go wyłączę. Samolotowy tryb. Włączyłem samolotowy, to nie powinien się włączyć. I tak prezentujemy, że to jest bardzo istotne dla miasta i to spełnia kryteria dofinansowania tego projektu z środków unijnych. Jak to harmonogram realizacyjny? 2019 przetarg na wykonawcę. Akurat jest to w trakcie, weryfikowane są złożone oferty i czekamy w tej chwili na uzupełnienia braku, jak to w tym procedurze udzielania zamówienia następuje. Pierwszy kwartał lub czwarty kwartał lub pierwszy 2020 będzie zawarcie umowy i rozpoczęcie robót, czyli przekazanie pracy budowy. Chcemy, żeby to było nastąpiło w okresie do 28 lutego, albowiem tu jeszcze jest parę drzew do wycięcia, a to jest okres, który na to zezwala, czyli przed 28, czyli musiałby wejść na roboty już w styczniu. Drugi kwartał 2022 zakończenie robót. No oczywiście później, które są wynikają z rozliczenia finansowego, audyty, nie audyty, bo to jest monitorowane i nadzorowane przez wspólny sekretariat techniczny. W
Finansowanie projektu. Rozpoczęło się całkowita wartość projektu od 8 milionów, o czym marszałek wspominał. Do tego momentu przez te zmiany, które nastąpiły w cenach, łączny sam wkład beneficjenta wiodącego, czyli tym beneficjentem wiodącym jest województwo warmińsko-mazurskie, same środki własne potrzebne na dzień dzisiejszy. Jeszcze nie wiem, jak się rozstrzygną przetargi tej chwili na roboty, która oferta, oceniamy, że ta najniższa może dojść do skutku, a jeszcze są dwa przed nami przetargi na inżyniera kontraktu, czyli tego, który będzie zarządzał, i na nadzór autorski, tego, który zaprojektował i jak trzeba będzie dokonywał, prawda, koniecznych korekt lub uzgodnień w zakresie realizacyjnym, już wykonawczym. To jest mapka, która towarzyszy nam, jak powiedziałem, na wszystkich spotkaniach. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy? Droga krajowa 51, wojewódzka 592 i 512 wojewódzka. Jeden most na takie miasto powiatowe. Po jednej stronie miasto, Stare Miasto, po drugiej szpitale i te inne instytucje, i czy to ratownictwa, czy to usługowe. To są zdjęcia, które też Państwo znacie, no ale ja po to tu pokazuję, że prezentujemy, że jest potrzeba. Jedyny most na drodze 551 Krajowej. Stan, jak wygląda ulica Poniatowskiego, która jest tutaj jakby tą osią i dojazdem do tego mostu od drogi krajowej 51. Oczywiście w układzie projektowym ja mam tą demonstrację z projektu, którą też tu wyświetlę, jak to wygląda projektowane. Jak to się zmieni? Zakres po. Też na mapce. Czy dojdzie nam druga przeprawa mostowa? Rozbudowa drogi to jest ulica Poniatowskiego. Budowa nowego mostu 107 metrów nad Doliną Łyny. Budowa nowej drogi w tym przebiegu, która w tej chwili jest terenem chyba rolniczym, jak nie pamiętam. No i oczywiście połączenie z drogą 512 w aktualnym przebiegu poprzez rondo. Korzyści. Alternatywę przekroczenia rzeki Łyny, rozwodnienie zatoru w ruchu drogowym, poprawa bezpieczeństwa, to jest istotną, skomunikowanie centrum z północną częścią miasta, poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego ulicy Poniatowskiego oraz tych ulic, które tam dochodzą, ponieważ miasto również się włącza w to, aby ten obszar został zmodernizowany. Zakres robót, co jest objęte w projekcie i co jest zaplanowane do zrealizowania. Budowa 750 metrów nowej drogi. Rozbudowa prawie 600 metrów ulicy Poniatowskiego. Budowa mostu nad rzeką Łyną, 110 metrów. Budowa trzech skrzyżowań, w tym dwóch typu rondo i przebudowa czterech istniejących. Budowa 750 metrów jednostronnego chodnika i przebudowę 600 metrów obustronnego chodnika. Budowa drogi rowerowej na całej długości odcinka, który jest zgłoszony. Droga serwisowa, to jest droga serwisowa przy ulicy Poniatowskiego, żeby ten ruch zebrać i zapewnić dojazdy do budynków. Budowa czterech zatok autobusowych, przebudowa zatok postojowych, utworzenie łącznie 69 stanowisk postojowych. Oczywiście one na projekcie też będę je wskazywał, będą widoczne. Oświetlenie drogowe na całym odcinku, kanalizacja deszczowa na całym odcinku, kilometr 300 i przebudowa wszystkich sieci uzbrojenia. To jest roboty towarzyszące i wykończeniowe, pionowe, poziome, no oczywiście przygotowawcze roboty związane z wycinką drzew. Tak to wygląda, jeśli chodzi o tą naszą prezentację. I ja teraz sobie tutaj pozwolę dojść do... Pomóż mi tam, pod twój komputer. Ach, okej. Okay. Teraz będę tutaj musiał się posiłkować na dwie ręce. Powiększać tego. To jest rondo. To jedno ze skrzyżowań, które jest zaproponowane. Ja w tej chwili nie widzę stąd przebiegu, a tu widzę. 512. To jest to włączenie od Górowa. To jest przebieg na wprost, przebieg
tej chwili drogi rozbudowanej, która jest odpowiedzialna, rozbudowywana do tego ronda i przelot, przejazd istniejącą drogą. Tu jest wlot, wyjazd z tego ronda na wprost nowej tej ulicy tutaj wybudowanej, która będzie budowana. Proszę Państwa, tutaj cała infrastruktura, oczywiście separacja do wjazdów, rozgraniczenia ruchów i oczywiście to są teren pas bezpieczeństwa, ten zielonym. Żółty to jest ścieżka rowerowa, a różowy to jest dla chodniki dla pieszych. Tak to wygląda na tym rondzie. Te rondo oczywiście będzie kierunkowo przejazdowe, bo musi być przejazdowe dla pojazdów ponadnormatywnych. Sekunda. Następne chcę pokazać. Już pokazuję następne. I to jest, proszę Państwa, ten odcinek drogi od tego ronda, co był pokazany. To jest odcinek tej drogi nowo budowanej, tej ulicy nowo budowanej. Proszę Państwa, ja jeszcze bardziej ją powiększę, żeby ją przybliżyć, żeby to widać. Całą infrastrukturę. To jest droga, no trochę może za dużo powiększyłem. To jest po drugiej stronie ulicy. To po drugiej, to powstanie. To, co dzisiaj jest polem. To, co jest dzisiaj polem. Ulica. Może to sięgnę. O. Nowy przebieg dwutenny, to jest jezdnia o dwóch pasach ruchu, teren zielony, ścieżka dla rowerów, chodnik. I tu jest chodnik po drugiej stronie. Tutaj ta wysepka, co to jest taki element spowalniający ruch, to jest BRD. Żeby pojazdy na tym prostym odcinku nie rozpędzały się i nie wjeżdżały z nadmierną prędkością, a przede wszystkim niedozwoloną do miasta. Założenie jest takie, że dzisiejszy teren rolniczy będzie ulicą, bo to jest projektowane jako ulica. Dlatego musi być ten element spowalniający, dlatego że zakładamy, że tam będzie się odbywał ruch miejski, a nie zamiejski. Ponadto są tutaj jeszcze zaprojektowane do wykonania zatoki autobusowe i zjazdy, które tu na konsultacjach, które się odbywały tutaj dwukrotnie z miastem, zjazdy już według potrzeb, najprawdopodobniej istnieje już plac zgromadzenia przestrzennego, dlatego, bo wówczas było potrzeba tych zjazdów i tych właśnie elementów, które to są infrastruktury drogowej w postaci, jak już mówiłem, tych ścieżek, chodników. I tu oczywiście na całym odcinku będzie oświetlenie. Doszliśmy tutaj do mostu. To jest, rozpoczyna most nad Doliną Łyny. Teraz zmniejszymy to, żeby to można było przejść dalej. No. I to jest właśnie most. Proszę spojrzeć teraz na ten most. A on ma tutaj, w sumie się mówi o 110 metrów, 107, jeśli chodzi o długość przęseł między przesłami. Proszę bardzo, z jednej strony, zdaje się, to będzie lewa strona, tak, z lewej strony, jest nawet miejsce, bardziej powiększę, na to, żeby jest zakres planowanej ścieżki rowerowej. Taką pod tą infrastrukturę, tak to będzie przygotowane, jeśli chodzi o przygotowanie terenu przyszłe inwestycje lub planowany rozwój tych obszarów. Most jest na dźwigarach stalowych. Bariery są aluminiowo-stalowe, zabezpieczające. Oczywiście na moście, później jak pokażę, teraz muszę tylko zmniejszyć, żeby to było widać, są dwie brzegowe podpory, dwie pośrednie, trzy pośrednie są. Tak. Ja tylko uzupełnię, że ten most właśnie powstał, bo to jest bardzo istotne, prawda? Został przedłużony pod kątem takim, że zakładamy, że po tej stronie Łyny może powstać piękny teren zielony, gdzie będą rowerzyści, nie wiem, restauracje, knajpki nad rzeką, co jest dzisiaj dość modne i fajne. W związku z tym jest tam możliwość rozbudowy tej części w przyszłości. Bulwarowy. Taki bulwar po prostu nad Łyną, nie chcemy po prostu most nie może zamykać możliwości rozwojowych tego terenu jakby wzdłuż rzeki, prawda? No, dlatego... Hedgefond coś zagadywał, że jakiś podbuduje jakiś bulwar. No tak, no. Więc tutaj tylko takie uzupełnienie, żeby... Zostawić. Oczywiście tutaj to będzie wszystko ładnie wyłożone i zabezpieczone z brukiem, kamieniem. To będzie estetycznie bardzo, bardzo atrakcyjna budowla sama w sobie, jeśli chodzi o most. To jest ten element mostu. I teraz ostatni nam zostaje nam ulica Poniatowskiego. Nie była.
A to nie, to już jest czego innego, to jest spotkanie, jak to dzieci wypowiadają się o drogach. Bardzo ciekawy film. Teraz gdzie moja ta droga jeszcze? Wcześniej było. Ciebie? Przewrócić. Drugą stronę. Okej. Okay. Dokładnie. O, to jest, okej, okay, dobra, fajnie. To mam to, mam to. Proszę Państwa, tutaj przed mostem zebranie ruchu i rozprowadzenie skrzyżowaniem typu rondo. Jesteśmy już za mostem na ulicy... To są ulice tutaj... Poniatowskiego. A, no taka, ta ulica, już ulica, ta dzisiejsza istniejąca. Ja tutaj nawet... Z tej strony przed... Tak, Padarewskiego i teraz tutaj ulica Słowackiego. Proszę Państwa, no, też tak rondo, jak rondo, też przejazdowe. Tutaj jest przejście dwuetapowe, też jest rozdzielenie pasów ruchu. Proszę bardzo, tutaj to, co już mówiłem, kolor żółty, tras dla rowerów. W sumie tu jest 2 metry i 1,73 m, no prawie 4 metry pasów dla to, nazywamy to ciągiem pieszo-rowerowym. To jest ta droga serwisowa, o której mówiłem, żeby ona zapewnia dojazdy do nieruchomości, bo nie można było co chwilę robić tych dojazdów. Do jazdy i rozprowadza ten ruch oczywiście po osiedlu. Po kolei tutaj będą te istotne rzeczy, o których już wcześniej mówiliśmy. No, porozwiązywane są te problemy komunikacyjne, zatoki, są autobusowe i są stanowiska przy drodze serwisowej do parkowania, 22 miejsca postojowe. 16 miejsc postojowych, także te sprawy rozwiązane do drogi krajowej 51. Proszę Państwa, jak tutaj nawet na samych rysunkach widać, zakres no bardzo duży. Wszystko to, co jest zaznaczone, będzie wykonane. Czerwono, to są te wszystkie elementy od granicy pasa do granicy pasa będą wykonane w ramach inwestycji rozbudowy tej ulicy Poniatowskiego. Naprawdę jest to nowoczesne, z odwodnieniem, z przebudową wszystkich branż i oświetlone. To jest ta najdroższa część. No ale jak widać tutaj infrastrukturalnie nowocześnie rozwiązana, bezpieczna, przyjazna mieszkańcom ze względu na separację tego ruchu, jak i też dla kierowców bezpieczny przejazd przez miasto. Udało się wynegocjować, co jest rzadkością na drodze wojewódzkiej, aż tyle przejść dla pieszych, więc... Tak. To jest bardzo ważne, bo to jest bardzo ruchliwa ulica, jakby patrząc pod względem pieszych. Proszę Państwa, no tyle z mojej prezentacji. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Otwieram może dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby o coś dopytać? Tutaj gości. Pierwszy się zgłosił pan radny Wojciech Prokocki. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, panie marszałku, drodzy goście, Wysoka Rado. Chciałbym dopytać o kwestię tego montażu finansowego z prezentacji przedstawionej przez pana wicedyrektora zarządu dróg. Zresztą no jestem wdzięczny, jak to pan marszałek wspominał, mnie i wielu innym osobom zależało długie lata na tej przeprawie drogowo-mostowej, bo ona tak faktycznie brzmiała. No i dzisiaj dochodzimy powoli do finału, ale najpierw mam takie pytania techniczne. Najtańsza oferta, która wpłynęła, która zresztą jest wymieniona w projekcie uchwały, czytamy, że jest 42 569 132 złote z groszami. Z prezentacji, którą pan wicedyrektor zechciał tutaj powiedzieć, wynikało, że po stronie beneficjenta, czyli samorządu województwa, jest zapewnienie wkładu w wysokości 27 250 643. Jeżeli dodamy te 18500 plus 4 powiatu, to ta oferta
no skąd jest ta kwota, te 5 milionów, gdzie one są, czy one wynikają stąd, że samorząd województwa dołoży około 5 milionów? Ja mówię teraz w takich ogólnych kwotach, bo tu jest ta różnica, czyli 42 569 minus 22,5, 4 powiatu, 18,5 miasta, to wychodzi 20 milionów, a pan tutaj zaprezentował kwotę 27 250 643 z tej prezentacji. Czyli jak rozumiem, jest jakieś 5 milionów, które dokłada budżet samorządu województwa. Czy to tak należy rozumieć? Nie, dokłada. Nie, no to z prezentacji wynika. Pan dyrektor to mówił, dlatego chodzi mi o uściślenie, o jaki montaż finansowy tu chodzi. Czy ja się może... Nie, bo chodzi o to pytania, może chcesz tak pytania, odpowiedź? No wolałbym, bo to no dobrze, no to w tym konkretnym. Proszę powiedzieć. Panie dyrektorze. No już, proszę Państwa, wygląda to w ten sposób, że tak, jesteśmy na pewnych przetargach przed, jeśli chodzi o finansowanie tego projektu, a więc potrzebujemy jeszcze wyłonić wykonawców na nadzór inwestorski i na nadzór nad dokumentacjami. My dzisiaj potrzebujemy środków finansowych, żeby podpisać umowę na poziomie, łącznie wszystkich środków finansowych na poziomie 49 milionów. My rozmawialiśmy z miastem o 20 milionach złotych. Wiemy, że jest sytuacja finansowa taka, jaka jest. Ta prezentacja była przygotowywana pod tym kątem i tutaj, co pan marszałek powiedział, my musimy wyłożyć wszystkie pieniądze, jakie są możliwe. I powiem uczciwie, wygląda to w ten sposób. Podpiszę wtedy umowę, kiedy będę miał zagwarantowane środki, bo to mówi prawo. Jest też dobra wiadomość, chociaż trudna do wykonania taka, że w tej umowie są przewidziane 10% środków na roboty tak zwane dodatkowe. Projekt jest bardzo obszerny i to ma swoje wady, ale też swoje zalety, bo tak naprawdę robimy wszystko od nowa. I można liczyć na to, że jeżeli nie będzie jakichś niespodzianek, które się pojawią, tych pieniędzy na przykład nie wykorzystamy. I to oczywiście miastu i starostwu proporcjonalnie zwrócimy. Na dzisiaj jest uzgodnione z panią skarbnik, że tą minimalną kwotą, jaką brakuje 4 miliony złotych, bo to jest minimalne, dokłada pani skarbnia, czy finansuje z góry. I teraz mówię tak, jakby, żeby to wytłumaczyć. My tak naprawdę od państwa powinniśmy dostać nie 18,5, tylko 20. I wtedy to by się składało, prawda, bo liczymy, że będą. Jeżeli jest 18,5, to powiem tak, nie ma szans, żebyśmy znaleźli tańszego wykonawcę. Przełożenie tego przetargu na dalszy czas będzie skutkowało jakby wzrostem cen. Więc ja powiedziałem, że podpiszę umowę, jeśli będę miał 18,5 miliona od miasta, mimo że według tych wyliczeń powinienem mieć 20 milionów złotych. Tak? Dobrze, dziękuję. A jaki jest termin związania z ofertą? Bo jak rozumiem, ten przetarg został, że tak powiem, oferty otwarte są uzupełniane, o czym panowie powiedzieliście, ale jaki jest termin? Jest 30 dni od otwarcia chyba. 90 dni jest nawet związanie, 90, tak? 90 dni związanie z ofertą, trwa ocenianie ofert. Przy tym przetargu, jeżeli dobrze pamiętam, będzie konieczna kontrola uprzednia prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, bo chociaż te progi się pozmieniały, więc tutaj jakby pewności nie mam. W każdym razie my procedujemy to w ten sposób, że po uzgodnieniach z panem burmistrzem, po rozmowie pana marszałka z panią skarbnik, na tej sesji te pieniądze zostaną dołożone. Jeżeli wyjdziemy tu od państwa z uzgodnieniami, takie jakie tutaj są proponowane w tej uchwale, to ja tą umowę po prostu podpiszę. 18. To jest, tak jak mówię... Jeszcze ja nie skończyłem. Dobrze, dobrze. Dziękuję. Czyli jak rozumiem, całość inwestycji to jest 49 milionów, już nie bawmy się te nawet w kilkanaście tysięcy. Czyli de facto miasto dołoży w ciągu 5 lat... Przepraszam, tylko zupełnie. Tam są też już te pieniądze, które myśmy ponieśli. Tak? Czyli na dokumentację, ja rozumiem, to jest zrozumiałe oczywiście. Pan dyrektor i tu pan marszałek i wszyscy my zdajemy sobie z tego sprawę, że to są bardzo trudne pieniądze, bo to nie są pieniądze, które się zaciągnie i rozłoży ich spłatę na lat, nie wiem, 10-15, tylko to co roku będzie trzeba sobie po prostu odejmować od buzi, że tak powiem obrazowo, i 3 albo 5 albo 6 milionów co roku dawać i
na podstawie nowego porozumienia. To są dla, uważam, dla gminy miejskiej Bartoszyce bardzo trudne pieniądze. One moim zdaniem kosztują więcej niż 18,5 miliona, tak licząc to obciążenie. I nie ukrywam, że z jednej strony mam taki oto problem, bo cieszę się, że dochodzimy do brzegu i będzie podpisana umowa i wreszcie zostanie wbita łopata przysłowiowa i realizowana inwestycja, ale kwota dla takiego miasta, która ma budżet 100 milionów, z tego 1/4 ma 500 plus, a samorząd województwa ma miliard rocznie budżetu, to powiem szczerze, jest to niezwykle bolesne i uważam, że to już jest prośba moja do pana marszałka Mirona Sycza, że uważam, że mamy prawo oczekiwać, żeby znaleźć troszkę więcej pieniędzy, może nie na dzisiaj, bo takiej deklaracji ani pan marszałek nie złoży, ani nie ma na to wpływu w tym momencie, że ta kwota po stronie miasta powinna być no, zdecydowanie niższa. Przypomnę, że kwestia przebudowy drogi Poniatowskiego była od początku dyskutowana. Ja mam w ręku porozumienie z 22 maja 2014 roku, gdzie była pełna nazwa: budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie. Droga od ronda przy drodze 512 do ronda przy tak zwanej budowlance, jak my to nazywamy w Bartoszycach, też wynosi 1200 metrów i ona trafi do miasta. Chodzi o to, że jakby tu dyskusje, które były prowadzone, ja je doskonale pamiętam i uważam, że i mówię to publicznie, że w ciągu 5 lat następnych od 2020 do 2024, no nie wierzę, że samorząd województwa nie znajdzie jeszcze 10 milionów dla takiego samorządu, jakim są Bartoszyce i powiat bartoszycki. W końcu my też łożymy na samorząd województwa i powinniśmy mieć prawo no, poszukania w tych bocznych kieszeniach, panie marszałku, tych pieniędzy zwiększonych. To już jest prośba do pana. Tyle lat się znamy i mam nadzieję, jak przez jedną noc pan znalazł 2 miliony, to może 10 pan znajdzie przez kolejnych kilka tygodni czy przez kilka lat. Jeśli by się udało, to uważam, że zdecydowanie mieszkańcy Bartoszyc będą wiedzieli, komu dziękować i komu być wdzięcznym, bo tak się okazuje, że to w głównej mierze mieszkańcy Bartoszyc finansują w udział własny tej inwestycji. Rozumiem złożoność sprawy, ale mimo wszystko apeluję i o to proszę, żeby głębiej sięgnąć gdzieś do kieszeni i jeśli nie w tym roku, to może za rok, za dwa takie pieniądze znaleźć. To jest mój apel do pana marszałka, do zarządu województwa, który jest odpowiedzialny za stronę finansową samorządu województwa. Dziękuję, ale gratuluję też oczywiście całej inwestycji. Proszę bardzo, panie marszałku. Panie przewodniczący, szanowni państwo, poproszę pana dyrektora Kulikowskiego, żeby powiedział o szczegółach. Ja natomiast chcę wyrazić wielkie podziękowanie panu radnemu Wojtkowi Prokockiemu, że tak strasznie chce dbać o budżet miasta. Rozumiem, że jesteście w dobrym porozumieniu z panem burmistrzem, aczkolwiek drogi Wojtku, to się trochę dziwię, że w ten sposób mówisz, bo sam zabiegałeś, że to wszystko trzeba robić, a w tej chwili mowa, że to jest nasza inwestycja. Tak, teoretycznie jest to nasza inwestycja i ona wcale nie musiała być. Jeszcze raz chcę to podkreślić i chcę też podkreślić, że budżet nas nie wynosi miliard, tylko 700 milionów na całe województwo, przy czym budżet miasta Olsztyna oczywiście jest ponad miliard, to jest prawda, pewnie tu pomyliłeś. I jeszcze raz chcę podkreślić, w tym budżecie, drodzy państwo, to ponad 30%, około 40% to są pieniądze przeznaczone na modernizację dróg wojewódzkich, w ogóle dla zarządu dróg wojewódzkich. To niech zaświadcza, jaką wielką wagę przywiązujemy do modernizacji dróg wojewódzkich w naszym województwie. Przy czym jeszcze raz chcę podkreślić, że w tej kadencji od 15 roku to te modernizacje następują właśnie w ciągu północnych, czyli w powiecie branieckim, w powiecie bartoszyckim. Największe inwestycje
to właśnie są w tym terenie. I my też ponosimy te koszty z naszego budżetu i to nie są małe koszty. Sami Państwo pamiętacie, mówiłem tutaj, że 112 była projektowana droga, a wyszło ponad 250, mówię o tej Bartoszyce 512. To są takie koszty. My też musieliśmy to dołożyć, także my nie jesteśmy z gumy i dlatego też podkreślamy wyraźnie, że większość kosztów to są wręcz nawet ulice, a nie sam most. Natomiast prosiłbym bardzo pana dyrektora Królikowskiego, żeby zabrał jeszcze głos w tej sprawie, dziękując jednocześnie panu Wojciechowi Prokockiemu za tę troskę. Dziękuję ci, Wojtku. Proszę. Ja tylko zupełnie, proszę Państwa, pan marszałek powiedział, że świetnie znam ten teren. Tak, ja znam świetnie ten teren, proszę Państwa, bo w 91 roku z nowej wytwórni, która powstała na wylocie tutaj na Bartoszyce, remontowałem tą drogę numer 51. I to był rok 91 i przypominam sobie, proszę Państwa, jaki był problem komunikacyjny, kiedy robiliśmy odnowę nawierzchni na tej drodze za mostem. Po prostu miasto stało. W 91 roku. Więc ja tu Państwa nie muszę do tego przekonywać, bo Państwo chyba z tej drogi częściej korzystacie niż ja. To jest jedna rzecz. Dlaczego to jest droga inwestycyjna? No właśnie dlatego, proszę Państwa, bo rozmawialiśmy tu z panem marszałkiem Syczem, jeszcze wtedy z marszałkiem Protasem i trzeba coś wymyśleć. No i wymyśliliśmy, że to będzie droga 512. Jakbyście się Państwo przyjrzeli tej mapie i pomyśleli, jak to dalej będzie, więc my tak naprawdę pozbędziemy się, bo oddamy do powiatu, nie wiem, kilometr drogi, a i tak do drogi 512 będziemy objeżdżać naokoło. Nikt by logicznie takiej inwestycji dla województwa nie wymyślił, gdyby to nie była inwestycja dla miasta. Ceny nie wzrosły, proszę Państwa, tylko dlatego, że ceny wzrosły na rynku. Tak, wzrosły dlatego też. Myśmy pozyskali znacznie więcej środków unijnych niż myśleliśmy. Dlatego, że wzięliśmy największy program duży inwestycyjny, jaki się w ogóle zdarzył w tym programie Polska-Rosja. To jest te 8 200 000 euro. Następne projekty są na poziomie 300 tysięcy, 400 tysięcy. Jak wzięliśmy te pieniądze, tutaj co kolega mówił, że po prostu powiedzieli, że nie mamy w ogóle się pokazywać żadnymi nowymi wnioskami, bo żadnych pieniędzy na pewno nie dostaniemy, bo wzięliśmy połowę kasy. Trochę przesadzali, bo to nie jest połowa kasy. Ale bardzo dużo pieniędzy na poziomie 1/3, 1/4 pieniędzy w ogóle z całego programu. I teraz ten wzrost cen wynika też, proszę Państwa, z tego, że z władzami miasta i tutaj z panem obecnym radnym rozmawialiśmy, prowadziliśmy konsultacje społeczne i projekt po prostu rósł. Wydłużenie mostu o 20 metrów, bo żeby tam można było bulwar robić, bo oświetlenie, bo ścieżka rowerowa, bo chodniki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to, proszę Państwa, cudów nie ma. My dzisiaj, gdybym ja miał powiedzieć, że buduję drogę wojewódzką, to jaki mi sens jest budować w polu ulicę? No przecież nie robimy tego dla rozwoju sieci dróg wojewódzkich, bo to nie ma sensu. Robimy to po to, żeby miasto miało piękny teren inwestycyjny. Stąd ja tylko mówię, uzupełniam tylko w takim razie, to naprawdę jest inwestycja, którą my przygotowaliśmy, którą realizujemy, ale tak naprawdę została, przepraszam za słowo, wymyślona na potrzeby miasta Bartoszyce i na potrzeby miasta Bartoszyce i starostwa. I powiem odnośnie pieniędzy, jakie my mamy. My, proszę Państwa, na drogi mamy w tym roku przyszłym, który będzie, 5 milionów złotych na całe zimowe utrzymanie dróg. To jest tyle, ile Generalna Dyrekcja wydaje w jeden dzień. Więc jak, przepraszam, marszałek znajdzie pieniądze, no to super, ale ja bym wolał najpierw, żeby nam dołożył do zimowego utrzymania dróg, dlatego że sytuacja może być po prostu dramatyczna, jeśli będzie zima. I tak to wygląda. To nie jest taki, zresztą myślę, że Państwo tak samo, nie macie tego worka bez dna, prawda? Że sobie będziecie dokładać. My przyjechaliśmy tutaj i mówimy Państwu rzetelnie, jak to zostało przygotowane, wymyślone, bo mówię, wystarczy popatrzeć na tą mapę, jak ta 512 będzie wyglądała. Więc od tego ronda do tej kreski do góry to oddamy, kawałek krajówki. A będzie 512 przebiegała do drugiego rangu, do znowu 51 przez Stary Most i do góry. To chyba każdy rozumie, że to nie jest inwestycja dróg wojewódzkich jako takich, bo to po prostu gdybyśmy chcieli 512 w mieście zrobić, to byśmy zrobili ten kawałek
od tego ronda, który robimy dalej, zresztą będziecie Państwo mieli dojazd do Gdańska, od tego ronda robimy ten kawałek tutaj, nie wiem, to jest kilometr i tutaj drugi kawałek w mieście i mamy sprawę załatwioną za paręset tysięcy złotych, bo nakładkę zrobimy i spokój. Tak to wygląda. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca Katarzyna Masek. Panie Marszałku, Panowie Burmistrzowie, Szanowni Państwo. Jak Pan Marszałek powiedział, sukces ma wielu ojców, tak, ale zobowiązania finansowe pójdą na obecnego Pana Burmistrza, na obecną Radę Miasta, na naszych mieszkańców i 18,5 miliona złotych. I rozumiemy, że Państwo macie też duże zobowiązania, jeżeli chodzi o to, że Pan Marszałek musi dopłacić do utrzymania dróg wojewódzkich, no to wszystko rozumiemy. Ale miasto Bartoszyce, realizując tyle kluczowych inwestycji, tak jak rewitalizacja, jak hala sportowa, czy chociażby bazar, dokłada do tych inwestycji, dołożyło i dołoży. I tak naprawdę to jest tak zwana studnia bez dna, bo my ciągle dokładamy, dokładamy i z jednej strony oczywiście to będzie duży sukces, bo ja jestem całym sercem za tą inwestycją. Ja przejeżdżam ulicą Poniatowskiego i obserwuję, jak ta droga niszczeje, jak ona jest łatana sukcesywnie co dwa chyba miesiące, czy nawet częściej. I mamy świadomość, że to jest inwestycja bardzo ważna i kluczowa dla nas i dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, także powiatu. Sięgnę też do porozumienia, o którym pan radny Wojciech Prokocki wspomniał, te porozumieniu czy projekcie porozumienia z 22 maja 2014 roku, gdzie pojawił się zapis, że samorządy, czyli samorząd Gmina Miejska Bartoszyce i Powiat Bartoszycki dołożą do tej inwestycji nie więcej niż 10% wartości inwestycji, nie mniej niż 3 miliony złotych. Ja rozumiem, że od tego czasu minęło 5 lat, że wzrosły ceny i to znacznie. Nie wiem, czy to porozumienie to było takie o tak sobie podpisane, bo tutaj, jak pan dyrektor wspomniał, dokumentacja była robiona chyba w 2015 roku, a wcześniej było podpisane to porozumienie. I my to wszystko rozumiemy, ale czy jest jakakolwiek możliwość, bo jeżeli w uchwale piszemy, że jest to inwestycja samorządu województwa i państwo oczywiście mówicie, że to tak naprawdę to my z tego mamy tytułu jakby profity, czy nie należałoby już na tym etapie takich rozmów, począwszy od 2014 roku, zadeklarować jakiś wkład finansowy samorządu województwa. No właśnie, 18,5 miliona Gmina Miejska Bartoszyce, 4 powiat bartoszycki. Państwo przygotowaliście oczywiście dokumentację techniczną, przeprowadziliście przetarg. A jakie są pieniądze, czy to jest na poziomie teraz 32 milionów? To pytanie do pana dyrektora, jeżeli chodzi o środki z programu Polska-Rosja, bo wiem, że tam były różnice kursowe. W 2014 to były 24 miliony, tak? Z programu Polska-Rosja. I czy jest taka możliwość, żebyście państwo, no idąc za tym, co powiedział pan radny Wojciech, możecie jeszcze dołożyć do tej inwestycji i czy ewentualnie samorząd województwa może rozłożyć te 18,5 miliona, nie na 5 lat, ale na 8-9, bo nie ukrywajmy, ale przez najbliższe lata dla samorządu miasta Bartoszyce będą to lata posuchy. My nie wybudujemy drogi, nie wyremontujemy drogi, nie zrobimy kompletnie nic, jeżeli będziemy musieli takie pieniądze do tej inwestycji dołożyć. I na koniec powiem, że jeszcze raz podkreślę, że ta inwestycja jest ważna, kluczowa i wszyscy jesteśmy za jej realizacją. Dziękuję. To może jeszcze zrobimy tak, jeszcze państwo radni się wypowiedzą, a później może już tak, bo czasami się te pytania powtarzają lub te przemyślenia. Proszę bardzo, pan radny Puszko, a później pani przewodnicząca. Szanowni Państwo, chciałbym zadać w zasadzie to samo pytanie do dwóch adresatów, do pana marszałka oraz do pana
burmistrza, no bo tutaj wywiązała się, że tak powiem, taka jakby dyskusja odnośnie jednostek finansowania tej inwestycji. Ja na marcowej sesji wspominałem również o innych jednostkach samorządu terytorialnego wchodzących w skład powiatu bartoszyckiego. Tutaj pan wicemarszałek pięknie, że tak powiem, na sam koniec powiedział, że jest mieszkańcem powiatu bartoszyckiego. Jak wiemy, w skład powiatu bartoszyckiego wchodzi gmina wiejska Bartoszyce, gmina Bisztynek, gmina Sępopol, gmina Górowo i Ławeckie. I pytanie no jest proste, czy były prowadzone jakiekolwiek rozmowy właśnie z włodarzami tych gmin odnośnie no, dołożenia się do tej inwestycji, dołożenia właśnie cegiełki do budowy, bo jak wiemy, widzimy te kwoty, one są naprawdę astronomiczne. No miasto, że tak powiem, no nie wiem, tutaj pozwoliłem sobie zrobić takie swoje własne obliczenia, ponad 60%, tak, musimy dołożyć do tych kosztów. Także no dobrze by było, gdyby właśnie te jednostki samorządu terytorialnego no to żeby przysłowiował cegiełkę, tyle ile są w stanie, tak. Tutaj nie chodzi o to, żeby po prostu krytykować inne gminy. No ale fajnie by wyglądało i fajny byłby gest, tak, z ich strony, gdyby właśnie taka pomoc finansowa została udzielona i żeby to nie była tylko partycypacja samorządu województwa, miasta Bartoszyce, starostwa powiatowego, ale wszystkich jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład powiatu bartoszyckiego. Odpowiem od razu. Dobrze. Proszę. Ponieważ pytanie było po części skierowane do mnie, to myślę, że to będzie bardzo logiczne, zwłaszcza jeżeli chodzi o rozmowę z włodarzami poszczególnych gmin w powiecie bartoszyckim, gdzie ja powiem wprost, sama rozmowa ze starostą pokazuje, że powiat dokłada, a powiat dokładając do tych dróg, nie dołoży do dróg powiatowych na poziomie samego powiatu do pozostałych, więc można powiedzieć, że może być niewybudowane coś, co mogło być szybciej wybudowane w powiecie, w którejś z gmin, gdzie drogi powiatowe istnieją. To jest jakby po pierwsze. Po drugie, co nie jest żadnym chyba zaskoczeniem, każda gmina jest na poziomie bardzo wysokiego zadłużenia. Mówię o powiecie bartoszyckim i ma problem ze skleceniem właśnie dołożenia do pieniędzy do własnych dróg i jest to duży problem. I rozmowy, które prowadziliśmy, kularowe, bo ja nie będę mówił, że pisaliśmy do siebie pisma nawzajem, wskazywały w prosty sposób. No dobrze, Piotrze, no my coś ci dołożymy, a co ty nam dołożysz do naszych dróg, do naszych inwestycji, przez które mieszkańcy Bartoszyce przejeżdżają. To jest takie zawsze mówienie. Kochani, ciężko w tym momencie wymagać od kogoś z Sępopola, z Górowa, czy z gminy, żeby płacili za inwestycję, która jest fizycznie wewnątrz miasta Bartoszyce, gdy my też nie partycypujemy w kosztach budowy, mówię, dróg w Sępopolu, jeździmy gdzie indziej, w gminie, po różnych drogach. Tak samo mamy prawo po nich jeździć, bo jeżeli mielibyśmy w ten sposób się liczyć, to równie dobrze na każdej drodze czy na przejeździe moglibyśmy stawiać budkę i pobierać opłaty od osób spoza miasta, co jest jakby no, absurdem, bo też nie na tym to polega. No jest jak jest, ja powiem tak, kwota mnie też przeraża, ale przeraża mnie nie na zasadzie niemożliwości, bo kwestia rozwoju jest jakby podstawową rzeczą, bezpieczeństwa to już bezdyskusyjnie i tym, że Poniatowskiego wcześniej czy później byśmy remontowali, może nie w takiej skali, nie w takiej rozbudowie, ale no tam raczej byśmy też przy nowym projekcie budowlanym nie dostali zgody na taką szeroką drogę bez normalnych miejsc parkingowych, bez niczego, bo projekt już musi być uzgodniony. To jest też inna kwota, inaczej by to wyglądało. Może nie byłaby to kwota aż tak duża, kiedy mamy zatoczki, ale powiem tak, zanim byśmy zrobili procedurę projektową, zanim byśmy doszli do tego, to pytanie, czy ona by już tyle nie kosztowała. Co dzisiaj kosztuje i w jaki sposób jest wyliczana. Mówię, każdy rok i każdy miesiąc pójścia dalej zwiększa nam koszty. I to diametralnie, od najniższej krajowej mówiąc, która ma wpływ na wszystkie inwestycje. No plus dodam co jest dla mnie istotne. My jesteśmy w dużej części w tym momencie kredytowani. Kredytowani w sposób bardzo czysty i bezpośredni z województwa. To dla mnie też ma duże znaczenie. Ja takiego kredytu i połowy
układu w tego typu budowę znikąd bym nie zdobył. To mówię wprost, co jest jakby temat chyba jasny. O kwotach, o kosztach i o tym, czy będzie to 7, 9 czy 15 lat, to możemy porozmawiać w momencie, w którym te pieniądze się znajdą w budżecie, w którym będziemy mogli naprawdę spokojnie negocjować, bo sytuacje są oczywiście logiczne i wątpię, że marszałek powiedział, że nie można będzie porozmawiać później, zobaczyć, rozłożyć to na dłuższy okres. Myślę, że to jest bardzo, bardzo zdrowe podejście, bo ja wiem, że z marszałkiem czy zarządem województwa można zawsze w normalny sposób rozmawiać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Pisarska, później pani radna Wachniewska. Pan dyrektor, bardzo proszę. Bo proszę Państwa, jest taka rzecz, no troszeczkę jest chyba niezrozumienie. W ogóle istota tego jest taka. To nie miasto dokłada do inwestycji województwa, tylko województwo wymyśliło, jak wybudować zadanie miasta, to znaczy budowę przeprawy z nowymi ulicami. To jest jakby podstawowa rzecz. Nasz udział w tej inwestycji to jest 22 miliony 500 tysięcy złotych, które dostaniemy z Unii Europejskiej, wkład pracy naszych ludzi i kredyt, tak jak pan burmistrz mówi, taki, który województwo udziela, nie będzie żadnych odsetek z tego kredytu i będzie też tak, że jeżeli będzie taka sytuacja, tak jak mówiłem, że część tych pieniędzy nie wykorzystamy, bo są tam te pieniądze, to my te je państwu po prostu oddamy, rozliczymy się do złotówki. Na te zimowe utrzymanie dróg nie wezmę z pieniędzy pana burmistrza ani złotówki. Więc może jakby, bo ja się bardziej technicznych pytań spodziewałem, albo co jak będzie, bo jak mamy odpowiadać na pytanie, dlaczego wymyśliliśmy dla miasta przeprawę, to jestem nie w stanie państwu wytłumaczyć to w inny sposób niż w taki, że to jest zadanie miasta, budowa przeprawy to jest zadanie miasta, łącznie z tymi ulicami. I w związku z tym, że to jest potężna inwestycja, bo wiedzieliśmy, że sam most będzie kosztował grube miliony, województwo, pan marszałek prosili, żebyśmy znaleźli uzasadnienie. Myśmy takie uzasadnienie panu marszałkowi zrobili. Przedstawiamy tak, jak tutaj była ta prezentacja, że to jest poprawa dróg wojewódzkich, co jest po prostu lipa tak naprawdę. Jak państwo wystarczy na tą mapę spojrzeć. Więc sytuacja jest dokładnie odwrotna. Ja państwu nie jestem w stanie wytłumaczyć, dlaczego państwo macie dołożyć do inwestycji wojewódzkiej. Jest dokładnie inaczej. My 22 miliony złotych, których na stan dróg wystarczy wyjechać w każdą stronę z Bartoszyc do góry i zobaczyć, że tam na program Polska-Rosja moglibyśmy zrobić 512, 510 od Górowa do Szczurkowa i mogę tu drogami wymieniać za te 22 miliony złotych, które tu mam, bez żadnych dopłat województwa, bym zrobił, proszę państwa, całe ciągi. To jest tak drogie, bo tam są wszystkie sieci, oświetlenia, ścieżki rowerowe, więc proszę, odwróćmy sytuację. Ja się pytam, dlaczego ja bym tu przyjechał i dlaczego ja mam dołożyć, proszę państwa, 22 miliony złotych, kiedy ja mam co robić na swoich drogach, a nie wymyślony odcinek, niby jakaś obwodnica, a tak naprawdę 1000 metrów jest starej drogi, a trzymam nowej do utrzymania. No przecież to jest jakieś nieporozumienie, proszę państwa, naprawdę. My dołożyliśmy, tak jak mówię, 22 miliony złotych, zrezygnowaliśmy ze środków, które moglibyśmy przeznaczyć na swoją sieć i budujemy w mieście Bartoszycach nowe ulice. Pod prośbę pana starosty, tak jak żeście sobie to życzyli. Gdybym ja to budował, zresztą na pierwszych konsultacjach technicznych to byłem bardzo zły na to, że no panowie, no przecież mieliśmy budować drogę i kawałek ulicy, nagle się okazuje, że musimy zrobić jedną ulicę, drugą ulicę i to nie taką ulicę, że my tu krawężniczki poniesiemy, tylko zatoki postojowe, drogi, wyrzucamy ruch, z panem burmistrzem zresztą rozmawialiśmy, wyrzucamy ruch poza tą ulicę, żeby mieszkańcy nie czuli żadnych dyskomfortów. No przecież to wszystko kosztuje. To ja mówię, odwróćmy tą sytuację. Jak ja bym się państwu zapytał, dlaczego ja mam dołożyć 22 miliony, to co byście mi powiedzieli? Jakieś argumenty? Macie jakieś argumenty, dlaczego mam dołożyć 22? Tak, bardzo bym prosiła o głos, ponieważ czekam na niego bardzo długo i przepraszam, że panu przerywam, ale prosiłabym o ten jeszcze slajd tutaj, gdzie jest budowa ronda DW512, tak? Do dołączenia. Ten slajd, tam miał pan takie cztery odnogi. Niech on sobie tutaj będzie, jest ich cztery, tak? Jedna do Gdańskiej, jedna do ulicy. Jadąca tam, ta druga jest do Bema, tak?
I teraz ja rozumiem Państwa stanowisko, rozumiem Państwa podejście i rozumiem też historię, którą przedstawiał Pan Marszałek Miron Sycz. Ale trzeba też wziąć pod uwagę sytuację mieszkańców miasta Bartoszyce. I tutaj tak może trochę przygotowałam się pod taką perspektywę mieszkańca Bartoszyce, ponieważ jako mieszkańcy Bartoszyc cieszyliśmy się, że otwieracie dla nas nowy most. Nie będziemy wnikać, bo ustaliliśmy, że w polityczne tutaj w żadne takie rzeczy nie idziemy. Mówiono nam 5 lat temu, że pozyskano duże dofinansowanie do tej inwestycji i mieszkańcy z budżetu miasta dopłacą do niej maksymalnie 10%. Takie mieliśmy gwarancje. Była to tak świetna informacja dla nas mieszkańców, że po prostu to była taka obietnica, którą ja tu ciągle powtarzam, że jak jeździłam na sankach z ulicy, tam z Górki na ulicy Poniatowskiego, to mi już wtedy mówiono, że tam będzie most. Słuchajcie, to było jakieś prawie 50 lat temu, no może 40. I wtedy, być może wtedy, kiedy mówiono nam, że ten most otwieracie, dalej nie będę szła politycznie. Może wtedy powinna zapalić się nam ta lampka, ponieważ otworzyliście ten most na byłym starym moście. Potem słuchaliśmy przekazów. Tu taka historia ad vocem do pana wicemarszałka. Potem słuchaliśmy przekazów, że trwają prace nad programem Polska-Rosja, że są trudności z dogadaniem się ze stroną rosyjską, że są to trudni negocjatorzy i tutaj też trudno jest mi nie przyznać państwu racji. Tak, rzeczywiście po rosyjskiej stronie rzeczywiście można mieć sporo problemów. W ogóle, żeby z kimkolwiek się dogadać i cokolwiek spiąć, to negocjacje na pewno są trudne. A dziś, kiedy Unia zatwierdziła środki na realizację zadania, czytamy tutaj wypowiedzi na Bartoszyce WMPL, na którym stoi również pan wicemarszałek i pan od zarządu dróg chyba też, o ile dobrze, bo mam to takie trochę niewyraźne zdjęcie, czytamy. Już wkrótce ruszą prace związane z modernizacją drogi wojewódzkiej Pieniężno-Górowo-Iławeckie-Bartoszyce wraz z przeprawą mostową w Bartoszycach. Wartość tej inwestycji to 269 765 tysięcy, z czego 228 milionów ze środków unijnych, a pozostałą część zapewni samorząd województwa 31,2 miliony złotych oraz budżet państwa 10 milionów złotych. Gdy zastanawiałam się, jak głosować, miałam wiele wątpliwości i trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że jako mieszkańcy zostaliśmy po prostu zapędzeni w kozi róg. Dlaczego? Ponieważ w międzyczasie przeniesiono, ja tu mówię ciągle z perspektywy mieszkańca, nie mówię z perspektywy państwa, którzy negocjowaliście warunki. Ponieważ przeniesiono dla nas mieszkańców wszystkie służby na drugą stronę mostu, na drugą stronę Łyny, a budowę mostu zrzucono w tej chwili na nasze barki. Z 10% wkładu do tej inwestycji dziś mamy dopłacić około 50%. Około 50. No tak czy inaczej nie jest to 10%, tak? Dodatkowo, tak jak to przeanalizowałam, okazuje się, że środki samorządu województwa, przypomnę, 31,2 miliony złotych z tej wypowiedzi, może po prostu to przeinterpretowałam, to także są nasze środki, bo jak odejmiemy nasze 18,5 oraz 4 miliony powiatu, to samorząd wojewódzki dofinansuje do całej inwestycji na odcinku Górowo-Bartoszyce zaledwie 13 milionów. Tak z mojej logiki wyszło, może się mylę, ale tak jako mieszkaniec Bartoszyc to odbieram. I to jest dużo mniej niż miasto Bartoszyce i niewiele więcej niż budżet państwa. A reszta to są środki unijne do całej tej inwestycji. Na początku miałam w uszach słowa często powtarzane przez radnych, czy na pewno musimy brać wszystkie środki, które daje nam Unia Europejska, które spływają do nas z zewnątrz. Ale w tym przypadku to nie Unia, ponieważ oni dofinansowują do całej inwestycji 228,21 milionów złotych, ale w tym wypadku jako mieszkańcy, tu ciągle powtarzam jako mieszkańcy i tu proszę też nas zrozumieć, panowie z Wydziału Dróg i panie wicemarszałku, po prostu my to odbieramy, że po prostu żeście nas zawiedli. Wątpliwości i pytań jest wiele. Ryzyko, jakie bierze na siebie miasto, ogromne, ale tak jak powiedzieliście wcześniej i to jest niepodważalne, no i jest to dla nas szansa na rozwój. Nowe tereny inwestycyjne, które tam powstaną,
są dla nas bardzo ważne i rzeczywiście z tej perspektywy jest to dla nas bardzo ważne i jest to też nasze, tak? Jest to, ale jakby nie patrzeć, dalej jesteśmy w tym kozim rogu. I teraz na przykład to rondo. Też kilku mieszkańców zwróciło mi uwagę, żeby zapytać, czy w ogóle to rondo, czy zarząd dróg, czy wicemarszałek w ogóle planuje, bo tamte, tak domniemam, tak ja to odczytuję, że tamte, które idzie w górę, to jest to, które idzie gdzieś w stronę szpitala, tak? Dokładnie, te za szpital, tak, to jest ulica Bema, tak? Może chwileczkę, bo tu się zgłasza, pan sekretarz dopowie. Szanowni Państwo, żeby wytłumaczyć pewne rzeczy, bo byłem radnym od 2002 roku, były plany rozwoju inwestycyjne miasta i tak dalej. To jest odnoga, która była przewidywana w planach, jest zapisana jako dalsza część, przedłużenie drogi do drogi krajowej 51 za szpitalem. Dokładnie. I tak dotyczyło moje pytanie. I teraz pytanie do zarządu dróg. Ja o tym wiem. Obserwowałam obrady rady, interesowałam się miastem. I teraz pytanie do zarządu dróg. Czy w ogóle zarząd dróg planuje kiedykolwiek dociągnąć, zrobić tą nitkę właśnie do tej drogi 51? I czy nie istnieje ogromne ryzyko i niebezpieczeństwo, że w tym momencie zablokuje nam się rondo przy ulicy Bema? Po prostu przeniesiemy tylko tą blokadę z tego ronda na tamto rondo. To jest jedno pytanie. Ale jeszcze skończę swoją wypowiedź z perspektywy mieszkańca. Ponieważ uważam, że choć nie zrobimy, dopóki nie zrobimy tego dołączenia do 51, to dla mieszkańców miasta samo rozładowanie ruchu może być tylko takie, że te osoby, które jadą na Wyszyńskiego, rzeczywiście nie utkną w korku, ewentualnie te, które jadą do Gdańska. Jeszcze jedno. Proponowane rozłożenie należności na raty, o którym mówił burmistrz, o którym też mówił pan wicemarszałek, daje nam nadzieję, że damy radę. Poza tym tutaj padły również słowa chyba pana wicemarszałka, że wiele samorządów rezygnuje ze swoich inwestycji. Czy to również może dać nam nadzieję, czy możemy liczyć na to, że w związku z tym, że tamci rozwiązują te umowy, a wy gwarantowaliście swój wkład własny, możemy liczyć na to, że ten wkład później będzie mniejszy, albo mało tego, może nie tyle, że będzie mniejszy, bo skoro teraz zadeklarujemy się na wpłatę 18,5 miliona, czy to da nam gwarancję, że poprzez wzrost cen my nie będziemy musieli później z tych 18,5 robić, nie wiem, 36 milionów albo więcej, albo w jakikolwiek inny sposób. I tutaj zakończę swoją wypowiedź jako mieszkaniec Bartoszyc z przesłaniem do mieszkańców Bartoszyc. Tu też parę osób mnie o to prosiło, żebym to powiedziała głośno, że ten most i drogę, proszę Państwa, my zbudujemy w większości z naszych własnych pieniędzy. My, mieszkańcy, wybudujemy sobie most. Tak, sobie. No tak, zgadzam. Sobie. To jest oczywiste, że ordery z tego przypną sobie inni, ale chodzi głównie o to, żebyśmy mieli świadomość, że my w zasadzie, głosując teraz za, a trudno jest zagłosować inaczej ze względu na to, że jest to rozwój i to jest rozwój i bezpieczeństwo dla nas no nieoszacowane, to jednak jest bardzo trudna dla nas radnych decyzja, ponieważ mamy świadomość, przynajmniej większość z nas, że tak naprawdę to obciąży mieszkańców i nasz budżet, szczególnie w takiej sytuacji, w jakiej teraz jesteśmy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Machniewska, proszę. Bardzo słusznie pani zauważyła, że możemy być przygotowani na podwyżki różnego rodzaju, a dotyczące tego mostu. Ja mam pytanie, jak przy każdej budowie dróg, a co mówić mostów, no jest ryzyko nieprzewidzianych kosztów. Zawsze są jakieś problemy w trakcie budowy. One występują, proszę Państwa, przy budowie chodników, a co mówić dopiero przy takiej inwestycji poważnej, jakim jest most. Państwo przewidzieliście na nieprzewidziane prace
10% zwiększyliście koszty, tak? Tak, to jest taki margines zabezpieczający te właśnie nieprzewidziane prace, ale jaka jest pewność, że one nie będą większe? Oczywiście nie ma takiej pewności. Teraz pytanie, kto poniesie koszty, które zostaną zwiększone właśnie w drodze nieprzewidzianych zdarzeń? Kto na Bartoszyce to wszystko spadnie, ale następne pytanie będzie do pana, panie skarbniku, skierowane. Proszę poinformować mieszkańców Bartoszyc, co nas czeka. Bo ja cały czas mówiłam o tym, że należy restrukturyzować nasz budżet, panie burmistrzu, bo wydatki są szalejące, niedoszacowane inwestycje. Za każdym razem zbieramy się, żeby zwiększyć koszty inwestycji, które pan rozpoczął. I w związku z tym proszę teraz poinformować mieszkańców, z czym my możemy się liczyć w przyszłości. Także pytanie właśnie, czy to są środki, które gwarantują wybudowanie tego mostu i nie będą nas obciążać w przyszłości. Dziękuję bardzo. Dodatkowymi oczywiście kwotami. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Starzyński, proszę. Ja w sumie to chciałbym się odnieść do liczb i do wypowiedzi pana dyrektora. Nie chcę być impertynentem, ale pan dyrektor tutaj zauważył, że no nie ma jakby beneficjent, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie zrobił wszystko to dla miasta Bartoszyc, wykładając swoje pieniądze. Nieprawda, bo ten projekt pozostali, to jest metryczka projektu, beneficjent wiodący województwo rolnicko-mazurskie, pozostali beneficjenci, administracja gminy miejskiej, dystrykt Gusiew. I tak, beneficjent wiodący województwo rolnicko-mazurskie, zarząd dróg, czyli te, rozumiem, że te pieniążki są przypisane z Unii Europejskiej, przypada na ten projekt 5 249 745. Ja to szybciutko policzyłem sobie, euro oczywiście. Szybko sobie policzyłem, 4 razy 1 to wychodzi 21 523 000. Może tam nie doszacowałem, może przeszacowałem. Teraz licząc pieniążki nasze 18,5 miliona, które mamy dołożyć, i 4 miliony z powiatu, to daje nam 22,5 miliona. Reasumując, 21 523 945, które otrzymujemy z Unii Europejskiej, plus 22,5 miliona z naszych budżetów, to daje 43 miliony z czymś tam, nawet może 44. A projekt wydatków to jest 42 569 000, czyli my już w tym momencie przekroczymy, że tak powiem, zapotrzebowanie. Rozumiem, że województwo musi szukać pieniążków. Zgoda, ale no, szuka też w naszych kieszeniach. My jesteśmy bardzo zdeterminowani jako samorząd, ja również, i będę głosował za tym projektem, ale jestem zdegustowany. Po prostu jestem zdegustowany. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Azarewicz. Bardzo poproszę, bo po prostu pozapominam wątkę, jednak chciałbym państwu odpowiedzieć. Bardzo. Tak, jeśli pozwolicie państwo. Zacznę tutaj od pani ostatniego pytania, tutaj nie znam nazwiska. Pani pyta, czy planujemy rozbudowę tej dalszej drogi, od dalszego połączenia do drogi. Więc odpowiem pani pierwszym pytaniem. A jakie państwo macie argumenty, żebym wybudował kolejny odcinek drogi miejskiej za pieniądze województwa? Żebym przyjechał tu za 4 lata i usłyszał znowuż to samo? To jest
Proszę argumenty podać. Jakie macie państwo argumenty, żebym rozbudowywał dalej ulicę w mieście, nie mając tego... Ja zarządzam inną siecią. Zarządzam siecią dróg wojewódzkich w województwie. Nie zarządzam ulicami w mieście. Ten wylec został zrobiony tylko dlatego, żeby ta rozbudowa była możliwa dla tego miasta. Żebyście państwo w przyszłości, budując tą drogę, nie musieli z nami uzgadniać, ponosić kosztów dobudowywania kolejnego wlotu. To nie są zadania miejskie. Pozostałych pytań nie jestem w stanie się odnieść, bo pani pomyliła trochę kontrakty. Województwo buduje drogę numer 512 od Pieniężna i to jest kontrakt na 240 milionów złotych. To nie jest ten kontrakt, który pani tu mówiła. Pytanie było też, czy inne samorządy dokładają. Tak, dokładają też inne samorządy. Jesteśmy, rozmawiamy, ale dokładają do dróg, które przebiegają przez ich tereny. A więc po pół miliona. 512 droga kosztuje projekt 250 milionów złotych. Tam szacowany koszt robót dodatkowych jest na poziomie 20 kilku milionów złotych. Na dzisiaj mamy 3 miliony złotych. W związku z tym szukamy 18 milionów złotych, żeby ta inwestycja, mimo że ona już jest realizowana, jest po prostu, szukamy 18 milionów złotych. Tam po prostu bardzo z prozaicznej przyczyny. Nie mieliśmy pieniędzy, żeby pokazać, że mamy te 10%. Była decyzja moja, że musimy się zmieścić na poziomie 5 do 7% i to jest możliwe na odcinkach pozamiejskich. I taki kontrakt podpisaliśmy, szukamy teraz pieniędzy. Na szczęście, nie było tego w umowie, bo nie było takiego wymogu. Ten przetarg, który tutaj teraz odpowiem na pani pytanie, kto pokryje 10%. Proszę państwa, 10% to nie wynika z tego, że my sobie tak wymyśliliśmy, że 10%. Budową dróg zajmujemy się już dość długo i z wszystkich relacji. I tak jak mówię, ten projekt o tyle jest drogi, że w zasadzie, jeśli chodzi o sieci i tak dalej, to nie ma co dokładać, że my tu założyliśmy, że wykorzystamy starą lampę albo coś, potem się okazuje, że to się rozpada i trzeba robić nową i trzeba dokładać. Tam wszystko jest nówka. Jak młodzież mówi, nówka nie śmigana. W związku z tym z naszych doświadczeń wynika, że te 10% założone, które jest, powinno wystarczyć. Ale jeżeli nie wystarczy... Już skończę. Jeśli nie wystarczy, proszę panią, to jakby w toku inwestycji, tak jak my to realizujemy, tych środków na te roboty dodatkowe, no nie będziemy przychodzić do rady po 500, bo musielibyśmy przychodzić po 30, po 40 tysięcy, 50, 60. Nie będziemy przychodzić do państwa. To jest nasza głowa i to ja mogę tutaj zadeklarować. Zresztą, proszę państwa, to nie jest jedyna inwestycja, którą my robimy z samorządami. Polska-Rosja, zrobiliśmy typowo nasz odcinek. To jest drogę od Kętrzyna do Mrągowa przy współudziale samorządów. Myśmy tam tak samo pieniędzy nie dokładali, a przynajmniej dokładaliśmy w niewielkim stopniu. To tam jakby było. I to nie było zadanie miasta Kętrzyna, czy powiatu Kętrzyna, czy gminy Kętrzyn. Po prostu myśmy dali swój wkład. Taką samą inwestycję przeprowadziliśmy w Olecku. Zrobiliśmy przejście pod torami za 3 miliony złotych. Nasz wkład był taki, że ministerstwo dało takie pieniądze i tak to funkcjonuje. Były roboty dodatkowe? Owszem, były. Ale to zawsze już jest po naszej stronie, bo nie wyobrażam sobie, żebym ja tutaj przychodził na sesję i mówił, proszę państwa, teraz jest przerwa w budowie, bo brakuje nam 30 tysięcy i proszę podjąć uchwałę i tak dalej. To jest po prostu niemożliwe. My mamy te 10%. My się z państwem z tego rozliczymy. I odpowiem tutaj panu, ja nie wiem, wie pan, jak pan te pieniądze liczy. Cały zespół zajmuje się projektem u nas, w komitecie sterującym, w Unii Europejskiej i cyfry, które państwu przedstawiamy, stamtąd pochodzą. Nie wiem, jak pan to wyliczył, nie jestem w stanie tego zweryfikować, jednak my tego nie liczymy na kartce i nie na kolanie, w związku z tym będę się opierał przy kwotach, które państwu podaliśmy. Jeżeli są jakieś, to proszę na piśmie do nas, to my wytłumaczymy. Wie pan, trochę pan nas obraża, mówiąc, że my szukamy u państwa w kieszeni pieniędzy. Co to znaczy? Że pan uważa, że ja pana oszukuję? No, co to znaczy? Czy ja pana oszukuję? W jakim zakresie? Pan marszałek, proszę bardzo. Widzę, że pan dyrektor trochę emocjonalnie zaczął podchodzić do sprawy, ale wcale się nie dziwię. Drodzy państwo,
Ja chcę podkreślić w sposób jednoznaczny. Pan dyrektor Kulikowski powiedział to chyba dosyć wyraźnie. My te 22 miliony złotych z programu Polska-Rosja i naszego wkładu powinniśmy przeznaczyć na nasze drogi wojewódzkie, na przykład z Bartoszyc do Szczurkowa, bo taki był plan. My nie zrobiliśmy swojej inwestycji wojewódzkiej, ponieważ chcieliśmy te pieniądze, które powinny iść na nasze drogi wojewódzkie, przeznaczyć tak naprawdę na waszą przeprawę mostową, łącznie z ulicami Poniatowskiego i następną ulicą, które kosztują znacznie więcej niż most. I drodzy państwo, chcę powiedzieć tak, wy nic nie musicie, my wcale nie musicie podejmować tej uchwały. Tu nikt was absolutnie nie zmusza. I ja rozumiem, że stajecie w związku z transmisją w obronie mieszkańców i takie opowiadanie i mówienie do mieszkańców, tak możecie sobie państwo musić, ale wy nic nie musicie, wy się nie musicie podejmować tej decyzji wcale i to jest wasza sprawa. Poza tym, drodzy państwo, któż by wam dał tak od razu kredyt dla miasta, które same państwo mówicie jest aż tak zadłużone i nawet pewnie zdolności z waszej wypowiedzi by wynikało, by nie miało do kredytu. A my chcemy to skredytować. My chcemy to skredytować, nie naszą tak naprawdę inwestycję. Gdy w 2014 roku i w tym momencie podpisywania, wtedy były takie zasady. Stabilizacja finansowa jest, 90%, drodzy państwo, to są środki unijne Polska-Rosja, bo tam jest 90%. I wtedy była ta mowa o tych 10%. Miasto dołoży, miasto bardzo chciało, żebyśmy podpisali to porozumienie. 10% miasto dołoży, to wówczas było na niewielkie pieniądze, tak jak dzisiaj tutaj było mówione, tylko te sytuacje się zupełnie zmieniły. Jeszcze warunek miasto postawiło, nie tylko most, a to co już mówiłem, jedna ulica, druga ulica, co jest droższe od mostu. I państwo nie możecie nastawiać takiej sytuacji teraz. Jeszcze raz podkreślam, wy dzisiaj nic nie mówicie. Jak mi burmistrz podpowiada, nawet na 5 lat, to jest tylko przy naszym kredytowaniu, to jest ile panie burmistrzu? Pan? 3,7 rocznie, nawet tak. Nie mówcie, że od razu musicie cokolwiek zapłacić. I to bicie piany w tej chwili i stawanie w obronie budżetu miasta i mieszkańców miasta, to tym się może skończyć, że tej inwestycji w ogóle nie będzie. I tak się może to zakończyć. Przepraszam najmocniej, ale... Pani radna Elżbieta Zawodzka, było pytanie, była odpowiedź. Pani radna, proszę bardzo. Było też pytanie do mnie, było też powiedziane, że czegoś nie zrozumiałam, ale chciałabym zrozumieć tą wypowiedź. Czyli... No dobrze, proszę Ewa, dokończysz. Czyli można powiedzieć, że skoro ja w tej chwili nie potrafię panu powiedzieć, jaki zarząd dróg miałby interes w budowie tego dowiązania tam górą, więc na dzień dzisiejszy, na planowane 20 do 50 lat nie będzie tej drogi, tak? Dobrze zrozumiałam. To jest, proszę panią, jeszcze raz, ja powiem tak, to proszę pytanie zadać burmistrzowi. Poprzednie władze wojewódzkie uznały, że z pieniędzy województwa ma być wybudowana przeprawa mostowa i ulice w Bartoszycach. I myśmy się tego zadania podjęli, przygotowali z państwa warunkami, przychodzimy dzisiaj i mówimy niestety. Powiem państwu taką rzecz. Myśmy... Przepraszam, może źle sformułowałam pytanie. Czyli zarząd dróg, o ile dobrze rozumiem, nie planuje budowy w tamtą stronę. No, wystarczy powiedzieć, że nie i tyle. No, nie. Proszę panie burmistrzu, jeszcze może słowo. Króciutko jedno zdanie. Ta odnoga ma sens z prostego względu. W sytuacji, w której byśmy my chcieli coś wybudować, rozszerzyć znowu tereny miejskie, rozpocząć jakieś inwestycje lub dopuścić kogoś, jakiegoś prywatnego inwestora, który po tamtej stronie drogi będzie chciał budować, to ma już piękny zjazd. I uważam, że to ma sens. Po prostu dla samego zjazdu, bo później uzgodnić zjazdy, drodzy państwo, na drodze wojewódzkiej z roku na rok jest, no, nie obrażając tu nikogo, coraz trudniejsze. Dlatego to rządzę. Dobrze, pani radna Elżbieta Zabocka, ale prosiłbym już państwa, którzy tutaj brali udział w dyskusji, nie ponawiać już pytań, bo chyba wszystko jest dokładnie wyjaśnione. Ci, którzy jeszcze nie zabierali głosu. Proszę bardzo, pani radna Elżbieta Zabocka. Proszę państwa, jak słuchałam tych wszystkich wypowiedzi, to naprawdę troszeczkę czułam się zażenowana. Dlatego, że my jako radni zaczęliśmy napadać na pana dyrektora, na pana marszałka. Zaczęliśmy napadać i szukać różnych, nie wiem, dziury w całym, że chcą wyciągnąć od nas, od mieszkańców pieniądze. Proszę państwa, my dokładamy pieniądze do każdej inwestycji i chętnie podnosicie ręce bez żadnej praktycznie
uwag, bez żadnych jakichś swoich, nie wiem, niejasności. W tym przypadku, jeżeli my przejmujemy drogę, która jest pięknie wyremontowana, od kina do ronda na ulicy Bema, dwupasmową, z pięknym chodnikiem, ze ścieżką rowerową, a musimy wybudować za tą cenę drogę, która jest również fragmentem miasta Bartoszyce, a więc drogę Poniatowskiego, to ja nie widzę tutaj, po co my bijemy pianę, jeżeli wszyscy mówicie, że podniesiemy za tym rękę. Uważam, że jest to naprawdę niefajne, bo jeżeli przyjeżdżają do nas panowie, którzy chcą przedstawić nam, jak to będzie wyglądało, a my napadamy, dlaczego państwo nie dajecie nam pieniędzy, gdzie umowa była taka, że my finansujemy tą stronę, która będzie, wtedy było to 10%, no niestety od 2014 roku 5 lat minęło i już te 10% się zmieniło. Uważam naprawdę, że jest to troszeczkę niefajnie i te 18,5 miliona, które my musimy dołożyć, to myślę, że jeżeli ulicę Poniatowskiego z sieciami wszystkimi byśmy przerabiali w takim kształcie, w jakim mamy to na naszym projekcie, plus jeszcze za mostem w naszych terenach inwestycyjnych, które już mamy do naszego ronda, to więcej niż te 18,5 miliona byśmy zwrócili. Ja chciałam bardzo podziękować panom za to, że udzielacie nam panowie kredytu, bo miasta nas niestety przy takiej rozrzutności i przy takim ogromnym finansowaniu innych inwestycji nie byłoby na to stać. Także jest to naprawdę dla nas bardzo duży plus, że nie musimy jeszcze ponosić dodatkowych kosztów odsetek. Bardzo się cieszę, że przynajmniej te 2 miliony na dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie również od państwa uzyskać, z czego też się bardzo cieszę. Przez ile lat my będziemy to spłacali, to już myślę, że jest to kwestia później dogadania się, ale mam takie pytanie, panie burmistrzu, czy w tej uchwale, którą my podejmujemy, nie powinien być jakiś harmonogram zrobiony, mniej więcej chociaż, czy to będzie po prostu uzależnione od naszych możliwości finansowych, czy do tego nie powinien być zrobiony jakiś harmonogram na przykład na lata, chociaż taki prowizoryczny, ile w którym roku planujemy spłacić, bo myślę, że pomoże nam to też potem w tworzeniu budżetów na kolejne lata. Dobrze, proszę panią radną. Bardzo króciutko, my za bardzo zgodnie z prawem tego harmonogramu, jeżeli robimy to w formie zwrotu, w formie dotacji, nie możemy robić, bo wieloletniego programu pod względem tego typu zadłużenia nie możemy zbudować, nie mamy prawa wpisać. Czyli ten harmonogram będzie zależny od naszych możliwości finansowych, o czym już rozmawialiśmy i to jest najbardziej logiczne i za to właśnie województwu dziękuję, że taką możliwość mamy. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan radny Azarowicz. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie Marszałku, Panowie z Dyrekcji Dróg Krajowych i Szanowni Radni. Podzielam zdanie Pani Elżbiety Zabłockiej i Panom, którzy z województwa przedstawili projekt Panu Marszałkowi za przedstawiony projekt, który po prostu kieruje miasto ku rozwojowi. Bo o to, jak ja pamiętam, miasto walczyło, różne władze walczyli ponad 50 lat. I dobrze, że staje się fakt, że możemy tego dokonać, jak ktoś mówi, wizualnie. Następnie chciałbym tutaj zwrócić się do pana marszałka. W swojej wypowiedzi, panie marszałku, powiedział pan, że 2 miliony złotych możecie miastu wspomóc. Co, a ja mówię to, co pan powie, 2 miliony. I ja uważam, taki mam wniosek, że pierwszą tą wpłatę, którą by miasto miało dokonać z racji tego, że jest miasto w takiej sytuacji, jakiej jest, nie jest wesoło, po prostu może by pan tą wpłatę dokonał za miasto. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobrze. Nie tylko to. Wszystkie pierwsze pieniądze to będą właśnie kredytowane od nas. Od marszałka. W sumie no i 25 milionów, nawet nie dwa. Panie marszałku i panowie dyrektorzy, za to wam serdecznie dziękuję. Ja i w imieniu mieszkańców, bo uważam, że mieszkańcy też na pewno na to czekają i są zadowoleni. I ten projekt, który został przedstawiony, naprawdę jest
rozwijający projekt. Dziękuję. Może trochę powiem inaczej. Nie wszyscy znają projekty budowlane i nie wiedzą dokładnie, o co chodzi. Dlatego im jest trudno zrozumieć. Dziękuję. Dobrze, jeszcze się zgłasza pan radny Starzyński, ale już prosiłbym, żeby kończyć dyskusję. Panie marszałku, panowie dyrektorzy, czy państwo, tu nie chodzi o napadanie na was i pani radna. Tu nie chodzi o napadanie, tylko jeżeli padają pytania, po to się spotkaliśmy tutaj, żeby zadawać pytania. Więc zadajemy pytania, a nie chodzi o napadanie. Jeżeli mam jakieś cyfry, to po prostu chcę dopytać o te cyfry. I nic więcej. Jeżeli widzę, że na przykład projekt przebudowy drogi, no duży projekt 512, to jest 269 milionów, no 270 milionów, z czego z Unii Europejskiej jest 228 milionów, bo to są dane, że tak powiem, powszechnie znane. Zarząd wojewódzki do tego wykłada 31 milionów oraz budżet państwa 10,5 miliona. No to już to było o tym mówione. To dlaczego państwo się dziwicie, że ja próbuję zadać pytanie odnośnie przeprawy mostowej? No. Bo nie znamy szczegółów. Dziękuję bardzo. Dobrze. Proszę państwa, myślę, że wyczerpaliśmy dyskusję również z tej strony. Bardzo serdecznie dziękuję panu marszałkowi, panom dyrektorom za prezentację, za szczegółowe informacje. Myślę, że możemy przejść do... Chyba, że państwo chcecie może przerwę. Nie. Dobrze, wobec tego przechodzimy do procedowania już nad pierwszym projektem uchwały. Jak już wspomniałem, ten projekt uchwały w sprawie zgody gminy miejskiej Bartoszyce na dofinansowanie realizacji inwestycji samorządu wojewódzkiego z zakresu budowy, modernizacji dróg publicznych z udziałem innych samorządów. Otrzymaliście państwo, już to projekt oznaczony numerem 1/18. Ale jeszcze proszę, bo tym projektem zajmowała się również stosowna komisja. Proszę tutaj panią radną Joannę Adamczyk, zastępcę przewodniczącego Komisji Programowej i Budżetu, o przedstawienie opinii na temat tego projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu. Po burzliwych dyskusjach komisja pozytywnie zaopiniowała uchwałę w sprawie zgody gminy miejskiej Bartoszyce na dofinansowanie realizacji inwestycji samorządu województwa. Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce. 3 głosy były za uchwałą, 1 wstrzymująca się, 2 przeciw. Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego otrzymał dofinansowanie na realizację tego zadania z programu Polska-Rosja w kwocie 19 896 544 zł. Złożona oferta na budowę mostu wynosi 42 569 132 i 32 grosze. Rada Miasta uchwałą nr 6/43/2019 z dnia 18 marca bieżącego roku wyraziła wolę przystąpienia do realizacji tego zadania, deklarując kwotę 16 milionów złotych. Powiat bartoszycki deklarował kwotę 4 milionów złotych. Obecnie samorząd województwa zwrócił się o zwiększenie kwoty dofinansowania o kwotę 2,5 miliona złotych. Członkowie komisji widzą wielkie zagrożenie budżetu naszego miasta przy tak dużym zadłużeniu, mając na uwadze rozpoczęte, a nie dokończone własne inwestycje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że już jesteśmy po dyskusji, możemy przejść do głosowania, tak? Wobec tego pytam, kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 1/18. Proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw, wstrzymuje się. Ani nie ma. Podaję wynik głosowania. Za 16, przeciw 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę przyjęta. Ja
Tylko jeszcze, jeśli można, panie przewodniczący, to tak chciałem podziękować i przeprosić być może emocjonalnej mojej wypowiedzi, ale wiecie państwo, my wkładamy to serce i po prostu... No to się cieszę. Z tego coś dobrego wyjdzie na pewno. Dziękuję bardzo za podjęcie. Proszę państwa, ogłoszę może 10 minut przerwy. Panie, dla porządku informuję, pani radna Ania Binięta musiała opuścić obrady, także pani rady mnie już nie ma. Jesteśmy w punkcie 2b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2019-2036. Jest to projekt oznaczony numerem 2/18. I tutaj poproszę panią radną Joannę Adamczyk, zastępcę przewodniczącego komisji, o przedstawienie opinii Komisji Programowej Budżetu w temacie uchwały. Jest dobrze. Szanowni Państwo, Komisja zapoznała się ze zmianami wieloletniej prognozy finansowej. Zmiany wynikają z dostosowania wielkości środków przewidzianych na realizację zadań po otwarciu ofert na wykonanie robót. Przebudowa ulicy Kochanowskiego, łączna kwota 573 tysiące złotych, w roku 2019 kwota 100 tysięcy, w 2020 473 tysiące złotych. Rozbudowa ulicy nad Łyną, łączna kwota 4 280 tysięcy, rok 2019 161 980 i 60 groszy, rok 2020 3,5 miliona złotych, rok 2021 618 19 zł i 40 groszy. Przebudowa ulicy Jeziornej, łączna kwota 554 tysiące. 2019 rok 100 tysięcy, 2020 454 tysiące złotych. Budowa hali sportowej. Całość zadania zamyka się kwotą 11 700 tysięcy, 42 zł i 94 grosze. Zwiększenie środków w 2020 roku do kwoty 8 205 tysięcy pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu na dokończenie budowy hali. Wprowadzono nowe zadanie wieloletnie na rok 2019-2026 dzierżawy słupów oświetleniowych w celu realizacji projektu modernizacji oświetlenia ulic w mieście Bartoszyce. Komisja zmiany wieloletniej prognozie finansowej zaopiniowała pozytywnie. 4 głosy były za, 2 głosy wstrzymujące się. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z państwa chciał zabrać głos? Proszę bardzo, pani radna Elżbieta Zawocka. Ja tu chciałam sprostować panią wiceprzewodniczącą. Całość zadania nie jest 11 milionów, tylko 17 milionów, ponieważ 11 milionów nam potrzebne jest do zakończenia tej inwestycji. Może troszeczkę ja przypomnę historii, ponieważ ta hala z projektu miała kosztować 7,5 miliona. Potem dołożyliśmy po wielkich dyskusjach i prośbach o to, żeby sprawdzić obecnego tego przedsiębiorcę, który startował w przetargu, który dał najniższą cenę. Tego nie zrobiono, a więc dzisiaj za błędy, które zostały popełnione, musimy dołożyć w tej chwili prawie 7 milionów złotych. Nie wiem, ile jeszcze będziemy dokładali za te popełniane błędy. Dokładają to mieszkańcy. I tutaj dziwię się, że tylko ja podniosłam rękę do dyskusji, bo to są następne 7 milionów, które musimy wyłożyć i 7 milionów, za które będziemy musieli płacić odsetki, proszę państwa. Także to nie są pieniądze, które otrzymamy i które będą bez odsetek na lata, będzie możliwość rozłożenia. Ja chciałabym złożyć wniosek, panie przewodniczący, o to, żeby tą poprawkę właśnie, ten jeden punkt zagłosować rozdzielnie. Pozostałe inwestycje, no tak jak widzieliśmy, nowe drogi się robią. Też nie wiem, dlaczego akurat te, a nie inne zostały skierowane są projekty, ale nie tylko tych, panie burmistrzu, są projekty, bo jest projektów zrobiono dużo więcej dróg czeka z tymi projektami. Już mówiłem na ostatniej sesji, że po kolei robimy. Następne idą już do finansowania, to już mówiłem.
No tak, tylko akurat ulica Jeziorna wcale nie była pierwsza projektowana. Według, jeżeli robimy według projektów, to nie była ona wcale pierwsza projektowana, także można było zrobić teraz tą Jeziorną, dać do projektowania w tej drugiej w części ulic, które przekazywaliśmy o dotacje. Także ja, proszę Państwa, chciałam tylko zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, że my te 7 milionów, no 6 groszami dokładamy, ale jeszcze będziemy musieli dołożyć na wyposażenie tej hali, bo to jest bez wyposażenia. I mam pytanie do Pana Burmistrza, czy ta nasza hala, bo tego po prostu nie pamiętam, czy ona będzie wyciszona na tyle, że będzie ona również halą widowiskową, czy też będzie to hala po prostu sportowa, pełnowymiarowa. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, Panie Burmistrzu. Po pierwsze, nastąpiło przekłamanie, bo kwota nie jest taka łączna. Wydatków aż tyle nie było, czyli 6 milionów jeszcze nie wydaliśmy na tą halę, więc nie wiem, skąd Pani ma te dane. Ale to już tam mniejsza z większym. Przepraszam, Panie Burmistrzu, wieloletnia prognoza, ostatnia strona. Ostatnia strona. Natomiast proszę mieć świadomość wydatków pełnych, bo to nie wszystko jest wydatkowane, co jest wpisane, więc proszę mieć spokojnie do tego podejść. Po drugie, 3,5 miliona dofinansowania. Tego, to tu, jest, tu nie jest widoczne, tak? Choć też można o tym powiedzieć, więc obniżmy o te 3,5 miliona złotych. Następna rzecz, jeżeli mówimy o błędach, ja nie odpowiem za wszystkie błędy wykonawcy, bo nie jestem w stanie tego powiedzieć, a zwłaszcza za jego problemy finansowe, czy związane przede wszystkim z rynkiem pracy, których na tamte czasy nie był w stanie nikt przewidzieć. Nikt nie był w stanie przewidzieć, że ruch Ukraińców, który był dosyć wysoki, mówię o osobach przyjeżdżających, a zabezpieczał większość budów w Polsce przez otwarcie pewnego systemu w geopolityce na zachód, spowodował, że te osoby są transferowane tak naprawdę z Polski na zachód i tam no, logicznie biorą większe pieniądze. Natomiast był moment, kiedy oni tam się nie mogli dostać i nie było wiadomo, kiedy będzie to dla nich otwarte, a otwarcie nastąpiło tak naprawdę z miesiąca na miesiąc, a nie załóżmy z roku na rok, czy 3 lata uprzedzano o tym otwarciu. Więc jakby proszę mieć tą świadomość, że każdy przedsiębiorca też liczył na to, że będzie miał tańszą siłę roboczą przy wysokich kosztach pracy. To jest jakby logiczne, ale ja tłumaczę w tym momencie wykonawcę, nie siebie. Bo ja nie mam powodu tutaj tłumaczyć się za swoje decyzje, czy za decyzje, które by podejmowała poprzednia rada w tej czy w innej kwocie. Co do wyposażenia, ma Pani rację, będzie jeszcze koszt wyposażenia, ale nie całkowitego, część wyposażenia wyłączyliśmy. Z tego względu, bo też nie ryzykuję wyposażenia w przetargu, w którym może się ktoś na tym wyposażeniu po prostu nie znać, a nałożyć sobie marżę bezpośrednio do zakupu bardzo prostych rzeczy, więc może się okazać to wiele tańsze. Dwa. Pani pytała jeszcze, pytanie było o? O wyciszenie. Tak, właśnie w tym momencie zmieniliśmy system, wyciszenie jest już pełne, czyli ściany idą bardzo wysoko, czyli będzie brak tynku, będzie specjalna taka materia wyciszona, dach też będzie wyciszony, jest już w tym momencie blacha perforowana, specjalnie do dachu położona. Była to droższa konstrukcja niż przewidywaliśmy, ale cieszę się z tego powodu, bo to już jest wliczone akurat w ten koszt, czyli tu już nie trzeba liczyć, że jakiś dodatkowy koszt, więc ona będzie widowiskowo-sportowa. Ja to mówię nawet czasami jako też człowiek, który uprawia sport, będzie dla sportowców może tak trochę nawet za cicho, bo nie będzie poczucia tego szumu, jak nawet ktoś z kibicu będzie krzyczał. Będzie to troszeczkę inne odczucie dla tych, co grają, bo dla tych, co tam słuchają, to wolą to mieć jakby normalną tą atmosferę. Ale pustka to jest słaba, ja bym wolał na przykład, żeby było głośniej, ale to, jeżeli chodzi o to, bardziej patrzymy na to, że możemy na przykład bez problemu, tak jak ostatnio rozmawialiśmy na temat nawet obchodów związanych z 11 listopada, że wreszcie połączyć obchody miejsko-gminne i zmieścić się wszyscy, możemy spokojnie, nie wiem, poprzeżywać to i rozrywkowo, i artystycznie, i patriotycznie w takim już obiekcie, który pozwoli na to, żeby artystyczne projekty mogły naprawdę fajnie brzmieć, a docelowo po okresie tak zwanym braku zarobkowania na tej hali mieć z tego całkiem przyzwoity przychód, czyli od momentu, w którym będziemy mogli zacząć na niej porządnie zarabiać, tak więc jakby to na tym też polega. Natomiast mówię, no kwoty są jakie są, jesteśmy świadomi, że nic nie tanieje. W wypadku dróg to też dopowiem,
Tak, wybrałem te trzy drogi, bo spodziewałem się na nie dofinansowania i okazało się, że Nadłena była najlepszym wyborem, bo dostała się na listę priorytetową pierwszą. Pozostałe dwie drogi przeszły z rezerwy. O to, o czym wspominał marszałek, wiele samorządów rezygnuje z budowy dróg, co powoduje, że te pieniądze przechodzą na rezerwowe. Założona została Jeziorna, założona została przede wszystkim Kochanowskiego, czyli można powiedzieć najstarszy projekt, albo prawie najstarszy projekt, który posiadamy. Nie były brane pod uwagę w tym momencie projekty, które dawały nam bardzo duży koszt własny, typu przebudowa gazociągu i tak dalej. To jest duże ryzyko dla mnie, że to dofinansowanie nie byłoby aż tak skuteczne, jakbym chciał. Albo po prostu, ten procent byłby niby 60%, ale ja miałbym niekwalifikowane koszty niezależne, musiałbym wyłączyć bezpośrednio z inwestycji, więc też nie na tym to polega, żeby ukrywać gdzieś tam później koszty. No tak w skrócie, jeżeli chodzi o dzierżawę, to są nieduże kwoty, że to Państwo to widzieli, macie to w całej tabelce. No myślę, że nie wiem, co tu więcej wyjaśnić. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze Pani Cebowska, proszę. Panie Burmistrzu, tak, tylko gdybyśmy tą halę skończyli wtedy w terminie, w którym powinniśmy skończyć, to nie byłoby zwiększenia tej kwoty o aż takie duże koszty. Zgodzę się z Panią, natomiast proszę mieć świadomość, że to są błędy wykonawcze. Ja też nie jestem w stanie Panie Burmistrzu, ale jeżeli Pan sobie przypomni sesję, na której my Pana prosiliśmy o to, żeby Pan ogłosił drugi przetarg, żeby Pan sprawdził wykonawcę. Pan powiedział, że nie ma zamiaru ogłosić drugiego przetargu i teraz my tego ponosimy konsekwencje. Bo wtedy ja nawet osobiście Pana na sesji prosiłam, że Panie Burmistrzu, niech Pan ogłosi drugi przetarg, nawet jeżeli byśmy mieli troszeczkę dołożyć do tego, ale żeby robił to wykonawca, który temu podoła. To widzę, że inne sesje były, bo ja i z innej sesji pamiętam troszeczkę odwrotną dyskusję. Możemy sobie kiedyś te sesje wspólnie przejrzeć i Pani zobaczy, że to działało w dwie strony. Dziękuję. Bardzo bym chciała, bo ja na pewno takie słowa z moich ust padły. No niestety my teraz tego ponosimy konsekwencje i to znaczy my, mieszkańcy poniosą tego konsekwencje. I mam jeszcze jedno pytanie, Panie Burmistrzu, czy robiliście już jakąś symulację taką, ile będzie kosztowało utrzymanie tej hali? No bo jak robimy inwestycje, to myślę, że jakieś symulacje takie, przynajmniej jakieś tam takie górnolotne powinno być robione, ile będzie kosztowała nas ta hala rocznie utrzymanie, czyli nie wiem, energia, ludzie zatrudnieni i tak dalej. Ludzie zatrudnieni, maksymalnie dwie osoby, osoba sprzątająca trzecia, ale to są osoby, które są w zasobach szkoły. Mimo wszystko ta hala będzie przeszkolna, więc będzie w pewien sposób koszt dzielony na dwie hale. Energia elektryczna będzie rozliczana też w sposób, ja nie jestem w stanie w tym powiedzieć, jak będzie użytkowana, jak będzie duże użytkowania. Ja nie mogę na niej zarabiać, ale nikt nie powiedział, że nie mam prawa oczekiwać pokrycia kosztów energii elektrycznej czy pokrycia zużycia wody przez osoby, które będą z niej korzystać, tak? Ja nie mam prawa na niej zarabiać, ale nie mam też prawa na niej tracić. To tak zwane też będzie ryczałtowany koszt, czy wyliczany w momencie, w którym jakieś kluby będą chciały korzystać za oczywiście centralne ogrzewanie. Więc ona będzie miała swój koszt oczywiście zużycia, amortyzacji i zniszczenia i jakby jakieś naprawy bieżące będzie jakimś kosztem. Natomiast przez pierwsze lata ja nie uważam, że to będzie jakieś duże obciążenie dla miasta, bo brak jest tych hal, ludzie się zabijają o hale. Jestem też, trenuję sport, ja w jeden dzień, to Państwo wiecie, żeby dostać się na halę, to idę na 20:30 i trenuję do 22:00, gdzie nie każdy sobie pozwoli, dorośli sobie mogą na to pozwolić, tak? Natomiast młodzież już miałaby problem z trenowaniem, a chciałoby się tak rozładować pewien ruch i dać możliwość następnym klubom też wejścia i korzystania z zasobów sportowych. Już nie mówię o imprezach, które mogą się wydarzyć i jakby przysporzyć też pozytywu dla samego miasta. A jak wiemy dokładnie, co jest najważniejsze, zdrowie naszych dzieci, ludzi, którzy chcą ten sport uprawiać, więc ja za to dziękuję, bo myślę, że podejmiecie Państwo uchwałę pozytywną. Natomiast powtórzę, błędów jest zawsze wiele. Nigdy nie będę odpowiadał za błędy wykonawcze. Jeżeli coś na początku nie grało, jeżeli coś na początku według Pani mniemania było nie tak, rozumiem, ja to przyjmuję do wiadomości. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo, Pan Radny Wojciech Burkowski. Dziękuję bardzo. Mam pytanie do Pana Burmistrza. W związku z tym, że to Pan Burmistrz wypowiedział umowę na tą salę gimnastyczną w lipcu czy w sierpniu tego roku, czy toczy się jakieś postępowanie ze strony wykonawcy, który, nie wiem, chce odzyskać jakieś środki utracone, czy też Pan Burmistrz czyni w stosunku do wykonawcy, że robota została źle wykonana?
I ta kwota, która jest wpisana w wieloletniej prognozie finansowej, wynosi 17 326 855 zł. To rzeczywiście wzrost tego kosztu budowy sali gimnastycznej no jest znaczący i podzielam tu pogląd pani radnej Elżbiety Zabłockiej, która mówi, że czasem trzeba no jednak zastanowić się, rozstrzygnąć jeszcze kolejny przetarg, a tym bardziej, że to był odpowiedni czas, nie płacilibyśmy może 17, a może 12 milionów i wtedy mielibyśmy w kieszeni troszkę więcej środków finansowych. Ale pytanie moje takie, czy coś się toczy w zakresie no, odpowiedzialności za zerwanie umowy ze strony pana burmistrza, czy ze strony wykonawcy tej firmy, która no, musiała. Tak, i czy jakieś pieniądze z tego tytułu zostaną jeszcze odzyskane? Dziękuję. Proszę, pan burmistrz. Odpowiem bardzo krótko, nie jest to przedmiotem dzisiejszej sesji. Dziękuję. Pan radny Darski, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Znaczy w kwestii może proceduralnej. Byłem zainteresowany opinią Komisji Budżetowej na te tematy, które są poruszane na sesji, bądź co bądź związane z budżetem. Dlaczego tak się dzieje, że nie ma informacji na stronie Urzędu Miasta, że jest posiedzenie komisji, bo taka informacja powinna być, w takiej komisji może uczestniczyć każdy radny, jak również każdy mieszkaniec. Teraz mam akurat czas, żeby bywać o różnej porze na takich komisjach i tu jestem zdziwiony, że wyrażona jest opinia Komisji Budżetowej, tym bardziej, że niejednoznaczne są te opinie i nie mogę w niej uczestniczyć. Dziękuję bardzo. A była ta komisja, dowiedziałem się we wtorek. Pani radna Pisarska, proszę. Ja może tak odniosę się do pana, panie Witoldzie. Z doświadczenia często jest tak, że dobrze jest czasem, jeżeli interesuje, bo ja nie należę do Komisji Finansów, ale byłam na tej Komisji Budżetowej i ja po prostu, jeżeli chcę zgłębić temat, to dzwonię do przewodniczącej i dowiaduję się o tej komisji, a że jest to sesja nadzwyczajna i były święta niepodległości, więc być może, to nie ja za to odpowiadam, ale tak myślę, że może to był powód, dla którego pan nie wiedział. Czy ktoś jeszcze? Proszę bardzo, pani radna Machniewska. Panie burmistrzu, tak a propos tej hali. Ja nie jest tajemnicą, że od początku byłam przeciwna budowie tej hali, dlatego że jestem z działek i tam dominująca liczba mieszkańców to są emeryci, których większość nie stać nawet na zakup opału. A już na pewno nie będą korzystali z dobrodziejstw tej inwestycji, czyli z hali. I ja mam pytanie, no potężne pieniądze zostały skierowane na wybudowanie tej hali, przez co również i mieszkańcy z działek będą nią obciążeni. Proszę powiedzieć, powiedział pan, że ta hala będzie przynosiła pieniądze. No, a zarazem zaznaczył pan, że ona nie może zarabiać, będą to pieniądze na pokrycie. Na pokrycie kosztów, a może by pan przedstawił mieszkańcom działania, które będą właśnie zmierzać do przynajmniej pokrycia tych kosztów, bo to, że już obciążyliście tych ludzi, tych biednych ludzi, którzy i tak nie będą korzystali z tej hali, a wybudowaliście to dla jakiejś garstki mieszkańców, to proszę przynajmniej poinformować ich, co zrobicie, żeby dalej ich nie obciążać. No proszę, może jakieś plany działania przedstawić, dobrze? To jest pani pytanie, tak? Dobrze, proszę panią. Szanowna pani radna, emeryci, renciści również korzystają z tematów związanych ze sportem. Korzystają z imprez kulturalnych, nie tylko młodzi ludzie. Imprezy kulturalne w tej hali też się będą odbywać, imprezy sportowe, kulturalne. Starają się korzystać, a wiem, że bardzo są aktywni ze wszystkich form aktywności i również emeryci z działek, których serdecznie pozdrawiam, bo znam ich, którzy działają i w Uniwersytecie Trzeciego Wieku i w Stowarzyszeniu Związku Emerytów Rencistów w Bartoszycach i wielu innych stowarzyszących się grupach i chcą korzystać z tego typu działań. I każda hala, która może być widowisko sportowe, również jest otwarta dla emerytów, rencistów, czy chcących w jakiś sposób swoją aktywność tam odbywać,
Choćby mieli to wynajmować nawet na spotkanie czy zebranie, bo też do tego mają prawo, czy spotkanie jakieś, nie wiem, związane z jakąś ich pasją, którą chcieliby poza domem odbywać. To po pierwsze. Po drugie, o garstce ludzi, czyli o dzieciach ze szkół, to możemy sobie mówić inaczej. Ja uważam, że dzieci ze szkół nie są garstką ludzi, a jest to hala też szkolna. Będzie korzystać z tego młodzież szkolna. Ale szkoły mają swoje. Mogę skończyć? Ja nie przerywałem pani. Starałem się nie przerywać. Dziękuję serdecznie. To są hale, z której może korzystać młodzież. Z jedynki, z trójki, która nie jest w stanie w tym momencie pomieścić swoich dzieci, a nic nowego im na pewno w najbliższym czasie nie wybudujemy. Odległości nie są straszne, więc można rozpocząć. Bez problemu damy wykorzystać tą halę, bo był ten plan swego czasu już rozmawiany i z panem starostą Wojciechem Prokockim i wtedy z panem dyrektorem Pietrzakiem. Jeżeli chodzi o dzieżówkę, że też będziemy starali się wspierać przy niektórych akcjach, więc jest to logiczne, że chcemy, aby ta hala była wykorzystywana przez nasze dzieci i naszą młodzież, przez dorosłych również trenujących popołudniami, bo to jest istotne. My nie możemy być za ściankiem, za przeproszeniem Polski, bez pełnowymiarowej hali sportowej. I większość z nas o tym tutaj wie i sobie z tego zdaje sprawę. Co innego są koszty i tu się mogę w wielu wypadkach zgadzać, że koszty poszły diametralnie, że jest szkoda, że wcześniej czegoś nie zrobiliśmy. Może tak, natomiast nie powiem co do istoty i zasadności budowy hali. Może się pani ze mną nie zgadzać i na pewno się z pani ze mną nie zgadza. Ja nie będę wchodził w polemikę, bo nie o to chodzi. Pani ma swoje zdanie, ja mam swoje zdanie. Odbieram to w taki sposób, jak przed chwilą przedstawiłem. Dziękuję. Ja się bardzo cieszę, że hala zamieni nas w metropolię. Dobrze. Bo do tego pan dąży, że hala zamieni nas w metropolitalne miasto. Pan radny Prokocki jeszcze, proszę. Ja tu mam prośbę do pana przewodniczącego. Ja zadałem proste pytanie. Czy coś się toczy? No, mamy zwiększyć w wieloletniej prognozie kwotę o 7 milionów. No to czy nie jest grzecznie odpowiedzieć, tak. Że toczy się bądź nie toczy? Wystarczy mi jedno takie stwierdzenie i myślę, że grzeczność obowiązuje wszystkich. Dziękuję. Dobrze, to może w sprawie tego, czy się toczy postępowanie. Dobrze, odpowiedź. Proszę jeszcze panie Elżbieta Zawodzka. Panie burmistrzu, ale pana odpowiedź na przykład będzie zależała od tego, jak ja podniosę rękę, bo jeżeli będę świadoma tego, że możemy odzyskać od przedsiębiorcy jakąś kwotę i jeżeli toczy się jakieś postępowanie. Odpowiem, przedsiębiorca nie popełnił błędów. Wystarczy? Ja nie mam powodu od niego domniemywać kwot za popełnione błędy. Jeżeli chodzi o naliczanie kar, tak, naliczyliśmy kary. Dziękuję. No to w takim układzie jakiej kwoty są te kary? No to w głowie nie mam teraz, naliczyliśmy kary. Ale czy to są setki tysięcy, czy to jest milion, czy to są 2 miliony? Około 2 milionów. A no. Proszę bardzo, pani przewodnicząca Basak. Postępowanie to się nie toczy. No, ja nie chcę tylko postępowania mówić. Pani przewodniczący, no to dla pani jest odpowiedź, a dla mnie nie ma odpowiedzi. No proszę pilnować porządku, pan prowadzi obrady. Panie radny, odpowiedź jest taka, jaką pan usłyszał. Jeśli pan źle usłyszał, no to przecież pana pretensje do przewodniczącego. No dziękuję. Pani radna Basak. Ja mam tu pytanie do pana burmistrza, bo nie wiem, jak to jest w przypadku programu ministerialnego, bo na halę sportową dostaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Jaka jest trwałość projektu? 3 czy 5 lat? 5 lat, no właśnie, czyli przez 5 lat projekt nie może generować zysków żadnych, wiadomo, i to jest prosta jakby odpowiedź, po 5 latach jak najbardziej tak. I to są takie reguły, że tak powiem, wniosków konkursowych projektów. No to dziękuję. Dziękuję. Proszę państwa, myślę, że dyskusja zakończona na ten temat. Jest propozycja pani radnej Elżbiety Zabłockiej, aby sprawę związaną z budową hali sportowej, zwiększenia środków na 2000 do kwoty tam 8 milionów 205 tysięcy złotych, żeby głosować tam to oddzielnie, tak? Czy jest zgoda na to radę, żebyśmy głosowali to oddzielnie, a później byśmy przegłosowali całą uchwałę? Dobrze, wobec tego przegłosuję wniosek formalny. Myślę, że przez podniesienie ręki tu będzie, czy masz możliwość. Dobrze, kto jest za tym, aby głosować to oddzielnie, proszę o zagłosowanie teraz, oddzielnie. Za 6, przeciw 7, wstrzymała się jedna osoba. Dwie osoby nie głosowały.
No ale to ile możemy czekać na głosowanie? Jakie? Dobrze, policzymy. No w każdym razie wniosek upadł. 6 na 9. 6 za, 9 przeciw, 1 wstrzymujący się. Stwierdzam, że będziemy głosować łącznie. Wobec tego pytam pani i panów radnych, kto jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 2/8 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2019-2036. Proszę o głosowanie teraz. Zero przeciw, 4 się osoby wstrzymały. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę przyjęta. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady dzisiejszej sesji. Dziękuję Państwu za obecność. Dziękuję.